Witam Państwa serdecznie. Otwieram Komisję Kultury. Witam Panią Burmistrz Wiesławę Kwiatkowską. Witam Pana Macieja Jastrzębskiego, sekretarza miasta Milanówka. Witam Panią Małgorzatę Trębińską, przewodniczącą Rady Miasta. Witam radnych. Witam wszystkich radnych. Witam przedstawicieli Milanowskiego Centrum Kultury, panią Elżbietę Abramczuk. Witam państwa. Witam również panią Ewę Januszewską. Witam panią Elżbietę Lesiak. Pozostałych państwa. Proszę państwa, oto jak będzie wyglądał porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Przyjęcie protokołu zebrania z poprzedniego. Przyjęcie protokołu dzisiejszego zebrania. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Informacja w sprawie podjętych działań dotyczących willi Waleria. Informacja na temat bieżących i planowanych wydarzeń kulturalnych oraz stanu technicznego budynku Milanowskiego Centrum Kultury i sprawy różne. Czy do zaproponowanego porządku zebrania członkowie komisji mają jakieś uwagi? Nie widzę. Uważam porządek zebrania za przyjęty. Czy możemy zatwierdzić protokół z poprzedniego posiedzenia komisji? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Dziękuję państwu jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do następnego punktu. Informacja w sprawie podjętych działań dotyczących willi Waleria. Proszę państwa, pozwolę sobie na kilka słów przypomnienia i tytułem wstępu zasygnalizowanie pewnych faktów. Willa Waleria zakupiona została w 2007 roku za kwotę 2 500 000. 2 500 000. Uchwałą numer 54/8/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku. Kwota 2 500 000 była podzielona na raty. I tak pierwsza rata w wysokości 100 000 zł została zapłacona w 2007 roku. Druga rata w wysokości 700 000 zł również w 2007 roku jesienią. Trzecia rata 850 000 w 2008 roku. I czwarta rata również 850 000 zł w 2009 roku. Ponadto gmina Milanówek otrzymała nieodpłatnie 127 sztuk dzieł Jana Szczepkowskiego o łącznej wartości oszacowanej przez rzeczoznawców na 3 373 000. Willa Waleria wraz z zielenią położona przy ulicy Spacerowej 20/22 w Milanówku wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A /1202 w dniu 4 grudnia 1982 roku. Powierzchnia działki, na której zlokalizowana jest willa Waleria, wynosi 6162 m kwadratowe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1229 m kwadratowych. W tym piwnice to jest 326 metrów kwadratowych, parter to jest 352, tu jeszcze z pewną końcówką, 352 metrów kwadratowych, pierwsze piętro to jest 357 metrów kwadratowych i poddasze to jest 192 metry kwadratowe, łącznie 1229 metrów kwadratowych. To takie wstępne dane. I teraz wydaje mi się, że trzeba przypomnieć, że rewitalizacja willi Waleria, jej uruchomienie, funkcjonowanie jest dla naszego miasta niezmiernie cenne.
stanowi jakby przykład tożsamości, patriotyzmu, pozwoli na kształtowanie pewnych zachowań, na kształtowanie, wychowanie właściwie przyszłych pokoleń w zakresie wiedzy, w zakresie kultury, w zakresie sztuki dotyczącej no, takiego artysty o skali europejskiej, jakim był Jan Szczepkowski. A więc pozwoli na wychowanie przez wiele lat pokoleń Polaków w ramach zresztą edukacji przez sztukę, którą ciągle staramy się dopracować jak najlepsze metody. Ciągle jest to jak gdyby przed nami. Poza tym po uruchomieniu tego obiektu będzie to obiekt kulturotwórczy, nie tylko o znaczeniu lokalnym, ale również ogólnopolskim, a nawet europejskim. A więc uważam, że i uważamy tu w komisji, po rozmowach wszelkich Komisji Kultury, a i nie tylko, również wśród mieszkańców, tych, którzy pozytywnie podchodzą do tego tematu, że jest ten obiekt jak najbardziej nadaje się i jest ze wszech stron, powinien być rewitalizowany i doprowadzony do no, właściwego stanu technicznego, ażeby mógł służyć no i nam mieszkańcom, jak i również społeczności okolicznej. Również wierzę w to, że również z całej Polski, a nawet z Europy. Proszę Państwa, teraz poproszę Panią Burmistrz. Ja chcę powiedzieć, że byłem na dwóch spotkaniach, które dotyczyły pracy nad programem i nad całością sprawy. Byłem na dwóch spotkaniach, które miały miejsce w niedawnym czasie, z których wyniosłem bardzo pozytywne wrażenie. Generalnie trzeba powiedzieć, że każde działanie, które podjęte w tym kierunku i z nadzieją, że przyniesie właściwe rezultaty, należy pozytywnie oceniać. A więc może o szczegóły poproszę Panią Burmistrz, jeśli mogę teraz. Bardzo proszę. Od początku naszej kadencji często Państwo mnie pytali, jakie plany, jakie działania zamierzam powziąć w stosunku do willi Waleria. Nie miała ta nieruchomość szczęścia przez ostatnie lata, będąc we własności miasta. Mam nadzieję, że uda nam się odczarować ten, oczywiście mówię to w cudzysłowie, i coś się wydarzy, zacznie dziać. Takim ruchem, który uznałam za istotny i ciekawy do rozpoczęcia i do poparcia, był ruch organizacji pozarządowych, które właśnie pan przewodniczący o tym mówił tak w skrócie, nie wchodząc w szczegóły, ale może ja rozpocznę, a potem poproszę, żeby same organizacje państwu przedstawiły swój pomysł, bo to na razie jest wszystko na etapie pomysłu. Otóż kilka organizacji pozarządowych, dbając równie jak Rada Miasta o przyszłość willi Waleria, zwróciło się do mnie z propozycją właśnie zrobienia spotkania i wspólnego działania na rzecz willi Waleria. Tych spotkań odbyło się kilka. One na razie jeszcze nie przyniosły konstruktywnych, konkretnych wniosków, ale myślę, że nasze rozmowy są już na tyle zaawansowane i na tyle konkretne, że wymagają już przedstawienia tych pomysłów, które zostały do miasta zwrócone najpierw komisji, a potem całemu społeczeństwu. Kilka organizacji, tak jak powiedziałam, spięło się. Pani Ewa Januszewska, myślę, że wywoływana przez pana przewodniczącego nie bez powodu dzisiaj wita na zmienia nazwiska, jest osobą, która reprezentuje tę organizację i w szczegółach państwu zaraz przedstawi pomysł, ideę i założenia, jakie zostały przez organizację przyjęte i z czym do nas przyszły, jakie mają propozycje. Konkretnych decyzji jeszcze żadnych nie podjęliśmy. Mówię nie podjęliśmy, bo zawsze te spotkania odbywały się w urzędzie, zawsze w obecności urzędników, nie zawsze w pełni mojej obecności, ale urzędników. Niemniej jednak te spotkania miały charakter roboczy i miały na celu dojście do wspólnego
do wspólnego zdania, do jednego frontu po to, aby działać na rzecz Willi Valeria, żeby nie rozpamiętywać tego, co było, tak jak powiedziałam o tym odczarowaniu, tylko pójść do przodu, wspólnie próbować coś zrobić. Ja jeszcze zanim oddam głos organizacjom pozarządowym, chciałabym tylko powiedzieć, że zrobiłam dosyć poważne rozeznanie, jeśli chodzi o możliwości pozyskania funduszy unijnych z punktu widzenia gminy. Na taką twardą inwestycję sensu stricto remontową w nowej perspektywie. No i niestety to rozeznanie nie jest dla nas szczęśliwe, to znaczy szału nie będzie. Zaczynając od najbardziej przyziemnych regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego, tam w zasadzie nie ma w ogóle pieniędzy na dotacje, na kulturę. Są pieniądze oczywiście na rewitalizację w szerokim tego słowa znaczeniu. W dobrym projekcie Valeria również mogłaby się znaleźć w takim projekcie, ale są to instrumenty zwrotne, zamknięte w zaczarowanym słowie Jessica. To są pożyczki bardzo nisko oprocentowane, można powiedzieć prawie wcale nieoprocentowane, rozłożone na wiele lat, ale jednak niezwrotne, tylko dotacje, tylko pożyczki. Drugim z kolei jest tak zwany POIŚ, czyli krajowe środki, gdzie kultura ma bardzo duży obszar i w tym okresie programowania również duży, ale niestety nie ma już tak zwanej linii demarkacyjnej, czyli nie ma problemu finansowania między RPOW-em a między regionalnymi programami a krajowymi. Natomiast zostały właśnie w tym nowej perspektywie programowania kultury zapisane konkretne 4 działania skierowane na odnowę zabytków i my nie słychać? O, przepraszam, bo mnie się wydaje, że ja siebie dobrze słyszę, więc nie zwracam uwagi. A teraz lepiej? Teraz to ja siebie w ogóle nie słyszę. O, sopranu. W moim głosie sopranu to się trudno dopatrzeć. Czy ja mogę teraz próbę głosu zrobić, a pan ustawi podług mnie mikrofon, czy muszę krzyczeć? Czy trudno mnie zrozumieć, jak mówię? A może... No nie wiem, nie znam się na tym. Nie, z kabla się nagrywa, to w nagraniu nie ma problemu, tylko w odbiorze. Pana decyzja. Proszę bardzo. To bardzo proszę, przerwa 5 minut na sprawy techniczne. Skończyłam na programie operacyjnym infrastruktura i środowisko, przepraszam, zabrakło mi słowa. W tej nowej perspektywie, tak jak powiedziałam, w krajowych środkach są pieniądze na kulturę i na zabytki, ale my się w żaden nie łapiemy. Nie jesteśmy ani byłym miastem wojewódzkim, ani nie mamy kultury sakralnej, ani nie mamy kultury drewnianej. Wszystkie 4, jeszcze jest tam jedna, związana z czytelnictwem. Wszystkie 4 działy, które oni przeznaczyli w tym okresie programowania, nie są dla nas. Znaczy my się w to nie jesteśmy w stanie wpisać od strony formalnej. Ostatnim programem, który będzie uruchomiony w tej perspektywie finansowej i w naszym zasięgu naszej kadencji, jest Europejski Obszar Gospodarczy, tak zwane norweskie środki, które niestety będą uruchomione najwcześniej w 2017 roku. W tej chwili jeszcze nie rozpoczęły, mimo że program powinien działać od 2015 roku, jeszcze nie rozpoczęły się rozmowy w Ministerstwie Kultury na temat kształtu tego programu. Przewidują dopiero w 2016 negocjacje, więc 2017 rok to jest bardzo optymistyczne. Niemniej jednak jest, w związku z tym o tym państwu mówię, i tam jest jedyna możliwość potencjalnie złożenia wniosku, który byłby skuteczny dla Valerii. Ale tak jak mówię, to są bite 2 lata jeszcze przed ogłoszeniem konkursu.
Związane z Europejskim Obszarem Gospodarczym jest partnerstwo, nierozerwalnie. Wiadomo, że tak było w poprzednio, bo gmina składała również do tego programu wniosek. W tej chwili jeszcze bardziej ma to być rozszerzone, zresztą tak jak wszystkie fundusze europejskie, partnerstwa publiczno-społeczne, szczególnie czyli współpraca ze środowiskiem lokalnym, z organizacjami pozarządowymi, jest kluczem do uzyskania większej ilości punktów. Oczywiście nie mówiąc tu o merytoryce, tylko o współpracy. Istotą tej rzeczy jest również nawiązanie współpracy z partnerem norweskim. To jest bardzo trudna rzecz. Gmina w poprzednim okresie, próbując złożyć wniosek, a właściwie składając go, próbowała nawiązać partnerstwo. Próbowała nawiązać współpracę nawet, z tego co pamiętam, z Muzeum Guggenheima. Tak, panie przewodniczący? Dobrze chyba pamiętam, prawda? I to też z relacji urzędników, a pan Łukasz Stępień dzisiaj co prawda go nie ma, ale był urzędnikiem, który też zajmował się przygotowaniem tego projektu, potwierdzał, że po prostu nawiązanie z Norwegami współpracy było szalenie trudne z punktu widzenia takiego formalnego. Czyli my w Milanówku, oni w Norwegii i piszemy do siebie, dzwonimy nawet w biegłym angielskim. Jeżeli nie ma tego kontaktu fizycznego, tej znajomości, tych kontaktów bezpośrednich, nie ma takiej woli ze strony Norwegów. Oni są po prostu zalani przez nas propozycjami. Jest z naszej strony dużo więcej. Ich jest mniej, nas jest więcej. My bardzo chcemy tej współpracy, oni niekoniecznie. I na takim podłożu chciałabym teraz oddać głos właśnie przedstawicielowi organizacji pozarządowych, którzy w kontekście i funduszy unijnych i w ogóle troski o Walerię przyszli do mnie z propozycją, którą państwu zaraz szerzej przedstawi pani Ewa Januszewska. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Ewa Januszewska. Dziękuję bardzo. Nie słychać mnie? Tak. Nie, teraz dobrze, dobrze. Chyba się nie przewróci. Dziękuję bardzo. Może na początku przedstawię państwu, jaka w ogóle była historia, geneza tego całego naszego pomysłu. A mianowicie zaczęło się od tego, że wzbudza się. Tutaj w ogóle nie słyszymy. Może pani Ewa tam usiądzie, bo będzie się lepiej przy tamtym. No może tu będzie lepiej. Zaczęło się od tego, że stowarzyszenie, którego jestem przedstawicielem, oraz Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych For Youth przystąpiły do projektu prowadzonego przez Polską Fundację Komunikacji i firmę Ecorys. Projekt ten nazywał się Centrala Kultury. Mam wrażenie, że ten projekt był prowadzony w perspektywie bardzo, bardzo dużych projektów, które będą realizowane w 2016 i 2017 roku w ramach Europa Plus, Europa Kreatywna, przepraszam. W każdym bądź razie projekt Centrala Kultury miał stworzyć jakby platformę do współpracy organizacji zajmujących się kulturą w województwach, w Polsce i tak dalej. Po prostu bardzo duże, duże takie platformy organizacji pozarządowych. Uczestnicząc w tym projekcie, jakby zdiagnozowaliśmy problemy, które mamy tutaj w Milanówku i doszliśmy do wniosku, że można by je rozwiązać, jeżeli organizacje społeczne. Teraz dobrze? Słychać mnie? Czy wcale? Wcale nie słychać. Teraz? Jeżeli organizacje społeczne razem z samorządem
razem z mieszkańcami będą współpracować i być może wynikiem tej współpracy będzie odremontowanie willi Waleria i stworzenie w willi Waleria takiego centrum inicjatyw obywatelskich, a równocześnie miejsca, w którym realizować będą mogły swoje projekty organizacje pozarządowe. Miejsca, które jakby z cali środowiska związane z kulturą, środowiska twórcze Milanówka, które są bardzo szerokie. W Milanówku jest bardzo dużo twórców z różnych dziedzin. I właśnie Villa Waleria, która absolutnie wymaga ratowania, idealnie się na to miejsce nadaje. Oprócz tego w Milanówku mamy zbiory dzieł sztuki, zbiory Szczepkowskiego. Mamy w perspektywie możliwość pozyskania w depozycie albo w darowiźnie jeszcze innych zbiorów. I generalnie potrzebujemy miejsca, w którym takie zbiory mogłyby być udostępniane. Z inicjatywą w ogóle rozmów i z inicjatywą przeprowadzenia takiego projektu wystąpiły trzy organizacje, mianowicie Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Foriów, pani Agnieszka Papis z Brwinowa, która reprezentowała dwie organizacje, Towarzystwo Arte Terapii i Animacji Kultury TAK oraz Fundację Jera i Stowarzyszenie Razem dla Milanówka. Udało nam się pozyskać jakby dla tej idei jeszcze inne organizacje, które zaczęły po prostu dyskutować razem z nami na ten temat i spotykać się z przedstawicielami samorządu. Była to Fundacja imienia Jana Szczepkowskiego z przedstawicielem panią Ewą Mickiewicz. Fundacja Rodziny Ślizińskich, to jest fundacja dopiero w budowie, której przedstawicielkami były pani Milada Ślizińska i pani Dagmara Baraniewska. Fundacja Zakresy pisane z myślnikiem pana Remigiusza Mazura-Hanaja, ta fundacja w tej chwili jest zarejestrowana w Warszawie. T-Art pani Iwona Dornarowicz. Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne, pan Dariusz Kozak. Fundacja Rozwoju Obywatelskiego, pan Mirosław Paciorek. A oprócz tego przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i pani Klara Wigier, która reprezentowała grupę nieformalną Milanowski Klub MAM. Jakby doradza nam w tym całym przedsięwzięciu, i tu muszę to koniecznie powiedzieć, Stowarzyszenie BORIS, czyli Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, bardzo, bardzo znana instytucja i sprawdzona. Spotkaliśmy się już kilkakrotnie. Przedstawiliśmy nasz pomysł na to, jak może funkcjonować Waleria, ile może kosztować w naszej opinii remont tego obiektu, ile może kosztować utrzymanie potem tego obiektu, jakie są nasze pomysły na zdobywanie pieniędzy na utrzymanie tego obiektu. Wydaje się w tym momencie, że są to wszystko rzeczy dość racjonalne i nadające się do wykonania. Dla wzmocnienia jakby tej strony społecznej i wzmocnienia całego projektu planujemy powołać nowe stowarzyszenie składające się nie z osób fizycznych, a z osób prawnych, czyli stowarzyszenie powołane przez organizacje społeczne milanowskie. Takie przedstawicielstwo strony społecznej będzie zmuszało jakby te instytucje, z którymi przyjdzie nam ewentualnie współpracować, do tego, żeby jednak się z nami liczono, żeby po prostu nasz projekt był wiarygodny i mocny.
Wiadomo, że w tej inicjatywie powołania takiego partnerstwa potem, tak jak pani burmistrz mówiła, publiczno-społecznego, wiadomo, że z jednej strony to daje bardzo duże plusy, ale w wypadku partnera społecznego nie daje pieniędzy. Partner społeczny pieniędzmi nie dysponuje, ale partner społeczny, czyli federacja, może występować z projektami o dofinansowanie różnych swoich zamierzeń, może gromadzić na przykład w wyniku wykonywania projektów różne sprzęty, które potem pozwolą na wyposażenie Walerii. Na pewno jeszcze jedną rzecz gwarantuje partner społeczny. Partner społeczny przystępuje do realizacji takich projektów z przekonania, że są one potrzebne, a nie z przekonania, że musi na tym zarobić. Każdy partner prywatny, przedsiębiorca nie wejdzie w projekt związany z kulturą, ponieważ to nie przyniesie mu zysku. Więc tylko taki partner jak stowarzyszenia, jak organizacje pozarządowe gwarantuje jakby czystość intencji i determinację. W tej chwili planujemy spotkanie prawników ze strony stowarzyszeń i ze strony urzędu i rozmowy na temat, jak ewentualne takie partnerstwo, jak realizacja projektów mogłaby wyglądać w przyszłości. W związku z czym niestety nie mogę Państwu w tej chwili powiedzieć żadnych szczegółów takich prawnych tego przedsięwzięcia. Na pewno chcemy wystąpić już w tym roku i w przyszłym roku do projektów związanych z Europą Kreatywną o dofinansowanie dużych przedsięwzięć kulturalnych, międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych, które pozwolą nam pozyskać partnerów zagranicznych na przyszłość, właśnie do projektów norweskich. I przede wszystkim uwiarygodnią Milanówek i Villa Valeria i wszelkie projekty norweskie z tym związane uwiarygodnią w ten sposób, że w Milanówku realizuje się przedsięwzięcia ponadlokalne i międzynarodowe. Że Villa Valeria i Milanówek to nie są tylko sprawy lokalne dotyczące środowisk lokalnych. I to jest przede wszystkim ten zakres, którym się powinniśmy teraz przez najbliższy rok, dwa lata zająć. Jeśli chodzi o dalszą perspektywę, tak jak pani burmistrz powiedziała, pozyskiwanie jakichkolwiek środków na twarde projekty, czyli remonty, to jest kwestia dopiero 17 roku najwcześniej. A jeżeli to się uda, to remont Villa Valeria to jest przedsięwzięcie liczone mniej więcej na 4 lata. Czyli nasze plany są dość odległe i dość długotrwałe. To wszystko, co w tej chwili mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę może pani Małgorzata Trębińska. Przepraszam, bo tak mimo wszystko słabo tutaj słychać. W takiej esencji, na czym polega pomysł? Na czym polega pomysł? Na tym polega pomysł. Znaczy powiem, czego nam brakuje. Po pierwsze, brakuje nam przestrzeni publicznej, w której organizacje pozarządowe i milanowscy artyści mogliby realizować swoje projekty i swoją działalność. W obliczu, kiedy nie mamy już w tym momencie nawet Centrum Kultury, to wszelka działalność tego typu jest niemalże niemożliwa. Po drugie, nie ma takiego miejsca, które przyciągałoby milanowską młodzież. To znaczy, ja nie mówię tutaj o dzieciach, mówię o młodzieży, czyli o ludziach powyżej 18 roku życia, studentach. Po trzecie, nie mamy gdzie wyeksponować dzieł sztuki Szczepkowskiego.
jeżeli można wybudować nowy gmach, jakiś nowy gmach. Możemy myśleć o jakimś innym, o innej nieruchomości, która należy do miasta, na przykład o byłym przedszkolu na Krakowskiej, na Warszawskiej. Ale przede wszystkim mamy willę Waleria, która przez tyle lat niszczeje. Więc powinniśmy o to zadbać. Taki cel nam przyświeca. Jeśli mogę powtórzyć, federacja, która zdobędzie środki na remont i utrzymanie dla Willi Waleria, dla organizacji pozarządowych, młodzieży, tak, organizacji młodzieżowych i na rzeźby, tak? Krótko mówiąc. Troszeczkę inaczej. Nie federacja, ani nie samorząd, a partnerstwo publiczno-społeczne, ponieważ Willa Waleria nie należy do żadnej organizacji. Willa Waleria należy do gminy. W związku czyli z czym tu gmina, jest potrzebne partnerstwo. Tak, natomiast, panie, natomiast tylko się dopytuje, tak? Żeby natomiast, to było jasno. Tak, natomiast strona społeczna przede wszystkim daje dodatkowe punkty, daje pomysły, daje specjalistów, którzy mogą bardzo dużo pomóc i potem wypełnia jakby sam gmach Walerii w taki sposób, że zarabia na jego utrzymanie, a równocześnie wypełnia go treścią. Radna Muława. Ja cieszę się, że w ogóle zaczęliśmy mówić o Willi Waleria, ale to wzbudza też szereg pytań, które muszę postawić, bo sprawami miasta zaczęłam się interesować w okresie kampanii. Wtedy dużo słów nieprzychylnych tej nieruchomości usłyszałam od państwa. Także na państwa profilu było napisane, że to jest ruina, że kompletnie do niczego się nie nadaje, że tak naprawdę to należałoby tę nieruchomość zburzyć i sama wartość placu byłaby może dla miasta użyteczna. A teraz się okazuje, że jest to budynek w całkiem dobrym stanie, na który jest pomysł i cieszę się, że ten pomysł jest. Ale w tym kontekście, że jakby jest taki dwugłos na temat nieruchomości, czyli Willi Waleria, to chciałam zapytać, bo już mi nie działa. Chciałam zapytać, kiedy była ostatnio robiona ekspertyza co do tej nieruchomości, tego budynku, w jakim on jest stanie. Druga rzecz. Nie wypowiadam się negatywnie co do tego pomysłu, bo pocieszę się, że w ogóle państwo o tym myślą, żeby to powiązać w ramach tego partnerstwa publiczno-społecznego i chciałabym, żeby to nie stało puste, a żeby służyło mieszkańcom, zwłaszcza młodzieży, która nie wie, co z tym wszystkim zrobić, co z sobą zrobić, jak ten czas zagospodarować. Może będą tam ciekawe zajęcia, ale powiem państwu, że czasami myślę, że to jest takie mówienie bez rozpisania, kto za ile i co i za co odpowiada, to jest strata czasu. To na etapie dopracowywania szczegółów, kiedy państwo się spotykacie, to jest jak najbardziej wskazane, ale myślę, że w końcowym etapie tej pracy nad projektem, jak najbardziej nasza obecność jest wskazana. Niemniej jednak wolałabym to wszystko mieć na piśmie, żeby nie było tak jak z partnerstwem publiczno-prywatnym dotyczącym Turczynka, gdzie się pojawiło całe mnóstwo wątpliwości, w jakim zakresie kto i jak to będzie użytkowane i co po ilu latach, na jaki okres będzie to użytkowanie. Raz mówiono o 1000 metrach, a potem mówiono o 2000 metrów. Także no, to takie pisanie na kolanie zaczyna budzić pewne wątpliwości. Dopracujcie to państwo, bo mówi pani, że będzie pani miała spotkanie z prawnikami. Tutaj źle słychać. Ja bym chciała dostać na piśmie, żebym mogła wziąć to sobie do domu,
przemyśleć, a nie żebyśmy radni, nie wiem jak państwo, ale ja nie lubię być zaskakiwana, żebyśmy to dostali w ostatniej chwili i potem jeden dzień jest na przyjrzenie się temu wszystkiemu, a potem następnego dnia jest sesja i trzeba zagłosować. To są zbyt poważne sprawy, żeby to traktować tak na chybcika. Więc dzisiaj w ogóle się do tego pomysłu nie potrafię ustosunkować, bo jakbym miała na piśmie, przeczytałabym, zapytała, wypisałabym sobie pytania. To, co mnie niepokoi, co jest dla mnie niejasne, ewentualnie co ja bym zasugerowała. I wtedy że ta rozmowa by miała sens. A tak to myślę, że to taka mowa trawa trochę. No bo pani przedstawiła, cieszę się, że w ogóle jest jakiś pomysł i ktoś nad tym pracuje. Natomiast nie ma rozpisania, co miasto, co państwo. Mogę od razu pani na ten temat odpowiedzieć. Proszę. Widocznie źle mnie słychać, ale powiedziałam dość chyba jasno, że w najbliższym czasie będzie zorganizowane spotkanie prawników, nie moje, tylko prawników ze strony urzędu i ze strony organizacji. Tego typu partnerstwo to jest projekt bardzo innowacyjny. Chwileczkę, dokończę. To nie ma udziałów. Ale nie ma udziałów. Ja nie pytam o pieniądze. Państwo się spotykacie w kuluarach gdzieś. Nie w kuluarach, oficjalnie w urzędzie. No ale my o tym nie wiemy. Na przykład część radnych, wiedziałeś Krzysiu, o takich spotkaniach nie. Część radnych wie, część nie wie. To też jest nie w porządku. To jest nie w porządku, to że nie my jest, w ogóle nie wiemy, co to się nie jest dzieje. Nie w porządku, właśnie jesteście państwo informowani, ponieważ nasze rozmowy trwały długo, ale była to być może mowa trawa do pewnego momentu, dopóki ten projekt się w jakiś sposób nie wyklarował i strona samorządowa go w jakiś sposób nie zaakceptowała, bo jeżeli coś nie jest akceptowane, to nie ma sensu kogokolwiek o tym informować. Sprawa, część radnych ale wie, chwileczkę. A część nie albo wie. Pani chce się dowiedzieć, albo się pani nie chce. Chce się dowiedzieć, więc. To dopiero prawnicy określą, na jakich zasadach kto za co będzie odpowiadał w tym projekcie. Bo takich projektów w Polsce praktycznie nie ma. W związku z czym trzeba te zasady wypracować. I dopiero wtedy będzie na piśmie. Pani będzie burmistrz, po prostu, jeżeli do tego dojdzie, będzie umowa. Państwo to nam odpowiednio i jeszcze, wcześnie. To nie my, to już wtedy pani burmistrz przedstawi taki to prośba taki do pani burmistrz, żeby nie w ostatniej chwili jeszcze pani burmistrz. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli pani przeczytała coś na naszej stronie na temat ruiny Walerii, to wydaje mi się, że to chyba nie była nasza strona, nie strona Stowarzyszenia Razem dla Milanówka, bo muszę pani powiedzieć, że zarówno ja, jak i pani Maria Swolkien-Osiecka od samego początku, jak Waleria była kupowana, uczestniczyłyśmy jako zespół roboczy do spraw willi Waleria w sprawach dotyczących Walerii i nigdy nie byłyśmy zdania, że Waleria jest ruiną do rozbiórki. Wręcz odwrotnie. Zawsze występowałyśmy razem z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami z wnioskami i opiniami przeciwnymi. A jeśli chodzi o ekspertyzy, były robione ekspertyzy na poczet poprzedniego projektu. Tylko że czasami ekspertyzy robi się do projektu. I tyle jako fachowiec mogę pani odpowiedzieć na temat ekspertyz. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, proszę. Ja chciałabym sprostować pewne rzeczy, bo tutaj z ust radnej padły bardzo dziwne pytania. Z jednej strony zarzuca pani, że w ostatniej chwili cokolwiek dajemy, a w momencie, kiedy na samym początku rozmów, kiedy jeszcze nie ma, czy ja państwu nie przeszkadzam tam na widowni? Dziękuję. A w momencie, kiedy przychodzimy do państwa z inicjatywy zresztą przewodniczącego komisji, który brał udział w tych spotkaniach, ale nie z racji tego, że jest radnym, tylko dlatego, że jest członkiem jednej z organizacji pozarządowych, która też się tym interesuje, z informacją o tym, że w ogóle takie rozmowy zaczynamy, to pani żąda informacji konkretnych na piśmie. Na tym etapie nie ma konkretnych, proszę mi dać dokończyć, bo widzę, że pani już chce odpowiadać. No i zaczyna pani właśnie. Proszę poczekać, aż ja skończę, dobrze?
I właśnie na tym to polega, żeby przyjść do Państwa i powiedzieć, że w ogóle takie rozmowy są. Jeżeli ktokolwiek będzie miał ochotę uczestniczenia z Państwa, a nie są to spotkania rady z burmistrzem i z organizacjami, tylko przychodzą do organu wykonawczego organizacje pozarządowe, chcąc uzgodnić pewne robocze rzeczy, bo to jest moje zadanie. W momencie, kiedy uznaliśmy z panem przewodniczącym, że jest czas, żeby zacząć o tym mówić, bo w środowisku zaczyna się o tym mówić, przychodzimy po to, i po to jest tutaj przedstawicielka organizacji, żeby Państwa poinformować, że w ogóle to się dopiero zaczyna. A nie po to, żeby przyjść do Państwa dzień przed sesją i kazać podejmować decyzję. Dziękuję. Chciałbym wyjaśnić, że ostatnie spotkanie miało miejsce w piątek, a więc czwartek to jest najbliższy termin, jaki mógł być i to jest w dużej mierze zebranie informacyjne. Bardzo proszę, pan radny Wiśniewski. Słuchając, co pani Ewa mówiła, stwierdziła, że brakuje nam przestrzeni. Ja rozumiem, że do działalności kulturalnej, ale nam to znaczy komu konkretnie? Czy pani, czy kilku osobom wokół pani zebranym, czy jakiemuś stowarzyszeniu, czy placówką kulturalnym w mieście? Bo to jest różnica. Teraz następna rzecz. Na czym ma polegać współpraca z organizacjami, ja rozumiem, tymi społecznymi, które tutaj będą brały udział w tym projekcie? Czy tylko na dawaniu jakichś propozycji realizacji działalności kulturalnej, czy też na współfinansowaniu tego przedsięwzięcia? I teraz chciałem zauważyć, że mamy w mieście obiekt przeznaczony do działalności kulturalnej. To jest Miejskie Centrum Kultury, które niestety się wali i nie ma pieniędzy na to, żeby to Miejskie Centrum Kultury ratować. W tym momencie, gdy na to brakuje pieniędzy i miasto jest zadłużone, to my szukamy nowych pomysłów na wydawanie pieniędzy miejskich. Bo nie oszukujmy się, nikt nam pieniędzy nie da, wydamy z kasy miasta pieniądze na to. Pragnę też zauważyć, że największą salą, która jest w tych obiektach, to jest sala Miejskiego Centrum Kultury. Nie ma takiej dużej sali willi Waleria, oglądałem tą willę. Nie ma sali o tak dużej powierzchni, która umożliwiałaby zebranie dużego gremium ludzkiego. W związku z czym w takiej sytuacji pierwszoplanowym przedsięwzięciem powinno być odnowienie Miejskiego Centrum Kultury, wyremontowanie tego budynku. A dopiero wtedy, gdy skończymy z Miejskim Centrum Kultury, możemy zastanawiać się nad innymi projektami. Ale to jeszcze nie wszystko, proszę pani, bo zakładając, że pozyskacie państwo pieniądze, że znajdzie się ktoś, kto zechce dać te pieniądze, to później trzeba będzie ten obiekt utrzymać. I niestety utrzymanie tego obiektu będzie tak kosztowne, że miasta nie będzie na to stać. Należałoby najpierw zapytać mieszkańców, czy wyrażą wolę współfinansowania tego przedsięwzięcia, jakim będzie funkcjonowanie willi Waleria, bo będzie trzeba im podnieść podatki. To jak można domniemywać znacząco, żeby willa mogła funkcjonować. A my radni jesteśmy przedstawicielami społeczeństwa i należy zapytać tego właśnie społeczeństwa, czy zechcą współfinansować państwa pomysł. Dziękuję. Które podatki? Odpowiem od razu panu na pytanie. Przede wszystkim trzeba zdefiniować pojęcie przestrzeni publicznej. Nie ma przestrzeni publicznej. Przestrzenią publiczną jest ulica, jest ogród, jest park publiczny, jest skwer, są budynki użyteczności publicznej. Są kina, są teatry, są czytelnie, są pracownie artystyczne. Centrum Kultury to jest zupełnie odrębna sprawa, do którego zobowiązany jest samorząd, żeby takowe prowadzić. To jest dom kultury, instytucja kultury. To jest zupełnie odrębna rzecz. Nie wiem, o jakich pan mówi podatkach, które trzeba by było podwyższyć, bo chyba gruntowego nie podwyższymy i tak mamy największe od nieruchomości. No więc już innych podatków podwyższyć nie możemy. Nie mamy innych podatków. A na VAT-y i PIT-y, CIT-y wpływu nie mamy. Więc takie szermowanie takimi populistycznymi hasłami to lepiej zostawić sobie na inne okazje, bo nie ma takich podatków, które możemy podwyższyć. Jeśli mówi pan o tym, kto to są ci my, mieszkańcy, proszę pana. Właśnie my, mieszkańcy. Gdyby pan porozmawiał z mieszkańcami, zobaczył, gdzie jeździ nasza młodzież, żeby pójść do kina, do kawiarni, do teatru, do galerii,
czy po prostu, nie wiem, obejrzeć jakąś wystawę, to wszyscy panu powiedzą do Warszawy albo do Grodziska. Tutaj nie. Każdy powie, tutaj to jest wymarłe miasto, tu nie ma przestrzeni publicznej. A Waleria taką przestrzenią publiczną ma być. Teraz jeszcze jaka jest różnica między Walerią a Centrum Kultury? Centrum Kultury może pan wybudować z innych środków, z innych projektów i wybudować budynek nowoczesny, zupełnie inny, z dużą salą widowiskową. Waleria ma zupełnie inny charakter. Przede wszystkim Waleria jest budynkiem zabytkowym. Gmina, kupując ten budynek, zobowiązała się do czegoś. Wzięła na siebie odpowiedzialność za budynek zabytkowy. Jeżeli ten budynek zostanie unicestwiony... Popełniła błąd, kupując ten budynek, pana, a teraz popełnia kolejne inwestujące. To się stało i w tej chwili jest odpowiedzialna za to. Jeżeli ten budynek się rozsypie, będziecie państwo wszyscy za to odpowiedzialni. Jeszcze się nie rozsypał, jeszcze stoi, ma się dobrze. I prawo nakazuje ratowanie tego budynku, a nie czekanie, aż się rozsypie. Mamy dzieła Szczepkowskiego, których właściwym miejscem do wystawienia, do udostępnienia jest Willa Waleria. Poza tym gmina, kupując Willę Waleria, zobowiązała się do pewnej rzeczy. To był zakup obwarowany pewnym założeniem. Willa Waleria miała być kupiona po to, żeby była tam instytucja kultury i żeby w tym miejscu były wyeksponowane dzieła Szczepkowskiego. Jest jakaś ciągłość, przepraszam bardzo, jest ciągłość, jest, bardzo proszę zachować pewne jest ciągłość władzy. Rada Miasta podjęła uchwałę, która pozwoliła na kupno Willi Waleria. Miała przedstawioną umowę, projekt umowy kupna. Na to się zgodziła. Więc mogę powiedzieć tak, jest pan również za to odpowiedzialny, jeżeli chciał pan zostać radnym. Nie będę kontynuował błędów poprzednich rad. Nie biorę za to na siebie odpowiedzialności. To proszę porozmawiać z konserwatorem zabytków. Uwagę radnej Moławie, żeby wypowiadać się zwięźle w jednym, dać możliwość również, bardzo proszę, ale już po raz ostatni dzisiaj, dobrze? Ja mam prawo na komisji mówić tyle. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To pytanie kieruję do pani burmistrz, bo jak kupiliśmy tę nieruchomość, to był pomysł pani burmistrz na tę nieruchomość i to pani miała pomysł na to, żeby pozyskać środki unijne. Nic z tego nie wyszło. Potem zleciliśmy firmie, która wydała, na którą wydaliśmy ponad 100 tysięcy. Potem był rok 2013 i była pani koordynacja 6 razy po 2 tysiące. I nic z tego nie wyszło. Teraz raptem jest pomysł, nie mówię czy dobry, czy zły, bo się nie wypowiadam, ale czy ktokolwiek pytał mieszkańców? Miała pani takie szumne hasło, decydujmy razem. Czy ktoś pyta mieszkańców poza grupką tutaj zgromadzonych, których to interesuje? A być może mieszkańcy mają jeszcze lepszy pomysł, może jeszcze by chcieli do tego się z pomysłem dorzucić. I następna sprawa. Ja mam wrażenie, pani burmistrz, że to pani hasło wyborcze decydujmy razem od kilku miesięcy jest nieaktualne. Że w momencie, kiedy pani została burmistrzem, to zrobiło się hasło decyduję ja i pewna mała grupa ludzi, którzy zostają w temat wprowadzani, bo nawet nie radni. Radni są sprowadzeni do tego, żeby w odpowiednim momencie zagłosować tak lub nie, a ubolewam nad tym, że świadomość radnych, za czym głosują, jest niewielka, bo dostajemy wszystko w ostatniej chwili. Ja bym chciała dostawać dużo wcześniej rzeczy, żebym mogła to przemyśleć, żebym mogła zadać pytania pani bądź innym osobom, żeby to nie było na chybcika. Bo czasami wydaje mi się, że to są rzeczy nieprzemyślane. Po co się spieszyć?
Pani ciągle mówi, że pani nie ma czasu. Przypominam sobie też, jak w kampanii wyborczej Waleria była od czci i wiary odsądzana. O tej Wilni mówiło się tylko źle. Teraz słyszę, że jest to dobry nabytek. To zdecydujmy, czy dobry, czy zły, bo nie wiem. Następna sprawa jest taka, że wydaje mi się, pani burmistrz, że podzieliła pani radnych na radnych pierwszej i drugiej kategorii, na co ja się nie godzę, bo jesteśmy tak samo ważni. Niektórzy są wprowadzeni w temat szybciej albo lepiej, a niektórzy później i gorzej. Tak być nie może. Jeżeli mamy decydować jako rada o czymś, co dotyczy miasta i temu, jak ma służyć miastu, to chciałabym, żeby pani bez względu na sympatię traktowała nas tak samo. I jeżeli pytam o to, co się dzieje, o czym państwo rozmawiacie, to chciałabym wiedzieć, na jakim etapie są te rozmowy. Nie żebym potem słuchała tego z jakichś przekazów od innych radnych albo z przekazów w mieście, tylko pytam o źródła. Dlatego też nie wiem, od kiedy te rozmowy są prowadzone, nie wiem, jakie stowarzyszenia uczestniczą. Proszę jedynie o to, że jeżeli już nie wiedziałam, a dziś się dowiedziałam i dziękuję, że pani Ewa Januszewska zechciała nas radnych o tym poinformować, żeby to, co państwo wypracują bez naszego udziału, a już z prawnikami, żeby było to zapisane i żebyśmy odpowiednio wcześnie mogli na to popatrzeć. I o drugą rzecz proszę. Skoro ta willa budziła tyle kontrowersji, dlaczego nie pokusiliśmy się o to, żeby zapytać, jakie pomysły mają mieszkańcy? Ja nie mówię, że musimy wybrać z tych pomysłów, ale może mają lepszy pomysł niż ten, który myśmy dzisiaj usłyszeli. Niech to hasło, pani hasło wyborcze, decydujmy razem, obowiązuje. I razem to także z radnymi, a nie ja burmistrz, a radni to tylko po to, żeby przyklasnęli bądź nie. I to ci, którzy są lepiej wprowadzeni, to oczywiście są na tak, a ci, co nie wprowadzeni, to wola Boża, jak zrozumieją, jak zagłosują. Nie podoba mi się to, pani burmistrz. Ale o tym porozmawiamy. To tak nie może wyglądać. Dziękuję. Raz podkreślić, że wszyscy radni komisji dzisiaj są powiadomieni, dzisiaj są poinformowani. Tak, ale to są działania wstępne. W tej chwili jest informacja na tym, co się dzieje. Nie możemy nic w tej chwili powiedzieć. Możemy pytać, możemy jakieś własne zdanie powiedzieć na ten temat. Przed wieloma laty podjęliśmy decyzję o tym, że kupujemy ten obiekt. Wiadomo, co się z tym wiąże. I trudno byłoby nam stracić tą wartość, która jest zawarta w tym obiekcie. Gdyby teraz doszło do tego, żebyśmy musieli podjąć decyzję ponownie, myślę, że większość Rady podjęłaby właściwą, słuszną decyzję, żeby jednak zachować to dla mieszkańców i nie tylko. A że nie mamy pieniędzy, że mamy trudności, rzeczywiście, Milanówek nie jest bogatą gminą, jest dużo zaległości, jest dużo spraw, ale robiliśmy najpierw obiekty sportowe za duże pieniądze. Myślę, że przyjdzie wreszcie czas, i zdobędziemy również środki pozabudżetowe i jakieś zielone światło wokół tej sprawy wreszcie zabłyśnie. Także sądzę, że idziemy we właściwym kierunku. Także proszę tutaj nie sugerować wszystkim, że stała się jakaś wielka sprawa negatywna. Szukajmy pozytywnych. Mówię o informacji. Przecież pani wie dobrze, jest pani mieszkanką Milanówka i na temat Walerii jest tyle materiału, tak ogromna ilość, że chyba tylko ten, który zdecydowanie nie chce dowiedzieć się na ten temat, to może powiedzieć, że nie ma tego materiału. Panie przewodniczący, tego materiału jest bardzo dużo. Ja nie o tym mówię. Nie o tym. Że... Pierwsza rzecz, troszeczkę też nie bardzo rozumiem tutaj intencji pani radnej Muławy, ponieważ ja dzisiaj przybyłam na Komisję Kultury, jest porządek obrad, jest wyraźnie napisane informacja w sprawie podjętych działań dotyczących willi Waleria.
Ja rozumiem, że my dzisiaj niczego nie opiniujemy, o niczym nie decydujemy i w najbliższym czasie chyba nic takiego od nas nie jest wymagane. Natomiast ja przyjęłam to jako informacja burmistrza miasta, który podjął jakieś działania już w tej kwestii. O willi Waleria bardzo dużo już i w poprzednich kadencjach było dużo posiedzeń, dużo spotkań, dużo dyskusji, bo jest to generalnie temat bardzo, bardzo wrażliwy w tym sensie, że jest to budynek, który tyle czasu stoi, nic się tam nie dzieje. Ani przez poprzednią kadencję, nic się tam nie zadziało. Więc ja myślę, że teraz jakiekolwiek chęci czy inicjatywy, no trzeba chociaż rozważyć. Nie podchodźmy od razu do tego w taki sposób, że jest to nieuczciwe, że jest to nielegalne, że jest to szkodliwe dla miasta, tylko wysłuchajmy najpierw. Nic. Ja też. Ale dobrze, to proszę powiedzieć, co pani proponuje, bo ja ten temat Walerii jest chyba znany każdemu mieszkańcowi Milanówka. Każdy może się na ten temat wypowiedzieć w różnej formie, czy w internecie, czy pisemnie, czy nawet może przyjść tutaj na komisję i też się wypowiedzieć. Przez 4 lata... Dobrze, tylko jeszcze, żeby mieszkańcy mieli chęć przyjść. Na razie ja przez 4 lata poprzedniej kadencji widziałam, kto przychodzi na Komisję Kultury. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przyszły osoby, które się faktycznie interesują. Ja widzę, kto przychodzi, kto się interesuje. To są ciągle te same osoby. I nic z tego nie wynika. Mieszkańcy, w dużej mierze mieszkańcy Milanówka nie chcą się tym zainteresować, nie mają na to pomysłu. Ale no to proszę ich zaprosić w takim razie i proszę zobaczyć, kto przyjdzie. Tak, cały czas powtarzam, przychodzą te same osoby, którym faktycznie na sercu leży dobro tego obiektu. Natomiast wydaje mi się, że należy cokolwiek zacząć działać, cokolwiek robić. No nie można cały czas tylko... Ale trzeba zacząć działać. Każde działanie musi być podjęte i wtedy można ocenić, czy jest ono prawidłowe, czy nie. Tak samo jak pani zwróciła uwagę z Turczynkiem, prawda? Że jakieś tam znowu partnerstwo, nie wiadomo co, nie wiadomo jak i co teraz. Turczynek nadal stoi, nic tam się nie dzieje. Nic tam się nie dzieje. Nikt nie chce brać teraz w tym udziału, bo po prostu cały czas wszelkie pomysły są od początku już negowane. Dajmy możliwość wypowiedzenia się. Ja też nie wiem dokładnie, ja mam na przykład pytania do pani Januszewskiej, bo też mam wiele wątpliwości, ale ja mówię, no nie można od razu z takiej pozycji nie, bo to jest niedobre. Przepraszam, teraz ja mam głos, pani pozwoli, że ja dokończę. Ja mam pytania w takim razie i do pani burmistrz, może najpierw do pani burmistrz, czy istnieją jakieś zagrożenia ze strony tej współpracy, zagrożenia dla miasta, typu na przykład jakieś umowy, jakieś zobowiązania. Czy miasto, wchodząc w taki układ partnerski z tym stowarzyszeniem, z tą federacją, czy może odnieść jakieś... Czy może jakieś straty ponieść, czy mogą być jakieś niekorzystne z tego tytułu dla miasta skutki? To jest pierwsza rzecz. Czy będzie miasto generowało jakieś dodatkowe fundusze, czy jakieś dodatkowe z budżetu będą dotacje na ten cel? Bo tu rozumiem, że też jest obawa, że mogą być jakieś finansowe wydatki, więc ja po prostu o to pytam. Też mam takie pytanie, tutaj od razu pozwolę sobie te wszystkie wątpliwości, żebym nie zapomniała powiedzieć. Czy na przykład tutaj pani Januszewska wspomniała, że będzie też fundacja czy federacja, jak pani nazwała, będzie starała się pozyskiwać fundusze. Czy w takim razie są to jakieś fundusze, których na przykład miasto nie może zdobyć, bo akurat jako gmina nie może się o nie ubiegać? Czy macie państwo jakieś na przykład inne sposoby pozyskiwania takich funduszy i jakie to ewentualnie by były sposoby? To jest moje pytanie, może najpierw panią burmistrz bym poprosiła o odpowiedź. Ja zacznę jednak od końca, bo to jest bardzo ważne pytanie, które pani zadaje. Jeśli chodzi o fundusze, od tego należałoby zacząć. Pani Ewa Januszewska w swoim wystąpieniu mówiła o tym właśnie.
że zaangażowanie partnera społecznego daje możliwość pozyskiwania pieniędzy na tak zwane projekty miękkie. Na pokazanie, że Villa Valeria w Milanówku to nie jest problem burmistrza i rady, tylko jest to obiekt, który ma szansę pracować na rzecz społeczeństwa szerszego niż tylko w Milanówku. A tylko wtedy, jeżeli rozpoczniemy pracę informacyjne i promocyjne na rzecz tego obiektu, mamy szansę kiedykolwiek dostać dotację na to, żeby ją odbudować. I w takiej kolejności myśl tej Federacji w Budowie, sobie tak nazwę, żeby nie rozszerzać tego, była przychodząc do mnie z tą propozycją. Najpierw robimy miękkie projekty, angażujemy Walerię z nazwy i z jej historii Szczepkowskiego, dokumentów, jakie są, historii, jaka jest, ludzi, jaki wokół tego byli, pozostawiając przestrzeń publiczną Walerii samej, samego budynku i terenu póki co, na boku, ponieważ ani gmina, ani nikt chętny nie jest do tego, żeby wydać na to tak duże pieniądze, jak są potrzebne. I tu na marginesie dodam, że nikt nie twierdzi, że Waleria jest w dobrym stanie. Ja nie umiem powiedzieć autorytatywnie, w jakim ona jest stanie, bo ja nie jestem ani architektem, ani rzeczoznawcą. Mogę opierać się tylko na dokumentach, które są dostępne w gminie sprzed 2 lat, gdzie projekt budowlany zakładał całkowite rozebranie Walerii poza ramką, znaczy poza fundamentami i ramką tej ściany, jeżeli się nie złożą, tak, murów tych głównych obwodowych, a też istniało zagrożenie, że się mogą złożyć. Także to nie jest budynek w dobrym stanie. Te ekspertyzy, które są, nie polemizuję z nimi, informuję, co z nich wynika, bo jeszcze raz powtarzam, nie jestem fachowcem. Niemniej jednak z projektu budowlanego sprzed 2 lat wynika, że samo rozebranie i odnowienie Walerii to jest około, tylko do stanu użyteczności, bez wyposażenia, bez niczego, to jest około 10 milionów złotych. I tyle mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy. Ja dokończę odpowiedź, bo nie będę pamiętała, o co mnie radna pytała. Ale ja też nie dyskutuję, nie twierdzę, że jest taka kwota. Mówię o tym, jakie są dokumenty i jakie są fakty. Natomiast włączenie się w tej chwili i ta propozycja, która przyszła z federacji, to jest zaangażowanie Willi Walerii jako obiektu ponadlokalnego, wypromowanie go na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez organizacje pozarządowe. Organizacje te, które działają na terenie Milanówka, ale również te, które działają na terenie krajów, a z którymi te organizacje mają stałe kontakty. Tak zwane miękkie projekty polegają na tym, że robi się projekty międzynarodowe, społeczne, kilku krajów, młodzieży, osób dorosłych, na to są środki europejskie i do takich projektów według moich informacji pozyskanych od tych organizacji w czasie spotkań, zresztą pan przewodniczący też wówczas był, wynika, że już przymierzają się do napisania, do złożenia pierwszego projektu na jesieni w tym roku. To nie będą wielkie pieniądze. Ale to nie chodzi też o to, żeby od razu zdobyć wielkie pieniądze, tylko o to, żeby w ogóle coś rozruszać. Te projekty są w 100% finansowane przez darczyńców, w związku z tym nie ponosi nikt, ani organizacja pozarządowa, ani gmina nie ponosi z tego tytułu kosztów. A generuje to korzyści, takie, o których powiedziałam. Generuje również takie korzyści, że organizacje pozarządowe nabywają doświadczenia, wiedzy, partnerów stałych i na rynku tych pozyskiwania tych funduszy również markę, czyli zdobywają jakąś pozycję, bo tak to jest w tym świecie, że jak ktoś raz dostał dotację, dobrze ją rozliczył, to potem łatwiej dostaje drugą. Takie są zasady niepisane, bo jest po prostu pewniejszym partnerem w wydawaniu tych pieniędzy, a pieniędzy na projekty miękkie jest bardzo dużo i właśnie w szczególności dla organizacji pozarządowych albo dla partnerstw gmin i organizacji pozarządowych, czy centrów kultury, bo to też instytucji kultury. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest równoległe pracowanie nad tym, żeby te projekty w większej ilości były przygotowywane, żeby przygotowywać partnerstwo z innymi krajami, przede wszystkim ze względu na te norweskie pieniądze z myślą o Norwegii, bo jakby nie ukrywając, jest to interes, w którym się kierunkujemy, ale absolutnie nie wyłącznie, bo z tego co wiem, pierwszy projekt jest skierowany do Hiszpanów i do kogo jeszcze? Do Włochów? Ten, co teraz planujecie złożyć. Nie pamiętam. Nie, bo tam trzy, tak, bo tam
Tam trzy tam, kraje będą w partnerstwie, ale to już nie, 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 tam są kraje Europy Południowo-Wschodniej i Norwegia. No właśnie, w każdym bądź razie pierwsze partnerstwa jakieś tam zawiązywane przez organizacje pozarządowe z naszego, od nas tutaj z Milanówka. I na naszym terenie realizowane, więc też pobudzające tę przestrzeń publiczną. I jakby tu przechodząc płynnie do drugiego pytania, w tym aspekcie nie robiłam analizy ryzyk na poziomie analizy ryzyka, więc nie umiem odpowiedzieć pełną odpowiedzialnością, ale nie widzę takich, które byłyby zagrożeniem dla gmin. Drugą kwestią jest to, że profesjonalne przygotowanie tego partnerstwa, tej współpracy, to jest również danie z jednej strony i z drugiej strony czegoś. Jeżeli podejdziemy poważnie do tego i będziemy jako gmina, czyli państwo jako rada, ja jako burmistrz i stąd też dzisiaj na samym początku tej rozmowy wizyta i poinformowanie państwa o założeniach, to moim zdaniem powinniśmy myśleć o tym, żeby ogłaszać konkursy dla organizacji pozarządowych na to, żeby wspierać działania na rzecz Willi Walerii. Bo ogłaszamy konkursy na przeróżne rzeczy, i na sport, i na kulturę, i na zdrowie, i wydajemy z naszego budżetu setki tysięcy złotych na to. I bardzo dobrze, dlatego że to jest właśnie wspieranie i pobudzanie działalności społecznej na terenie miasta, bo w zamian za nas jako urzędu czy jednostek organizacyjnych, to właśnie organizacje pozarządowe działają w naszym imieniu i robią to taniej, często lepiej, i z większą kreatywnością i pomysłowością. Więc tak, ja uważam, że z pani pytania docelowo, jeżeli wszystko pójdzie w dobrym kierunku, powinniśmy myśleć o tym, żeby wspierać takie działania właśnie dotacjami konkursowymi. Nie daniem pieniędzy na konkretne działanie komuś konkretnemu, tylko ogłoszeniem konkursu, bo to jest możliwe z punktu widzenia prawnego dla gminy, przeznaczenie w budżecie miasta określonych środków właśnie na działania prorozwojowe Walerii, propromocyjne i zaproszenie organizacji pozarządowych, które mają w swoich statutach działalność kulturalną, bo to jest warunek w ogóle przystąpienia do takich konkursów z punktu widzenia formalnego, na przedstawienie swoich propozycji. Czasami to jest kopalnia pomysłów. Wiemy o tym z tych malutkich projektów, które były robione chociażby w tym roku, że dużo bardzo fajnych rzeczy wyszło niechcący. Nie, zaczynając od otwartych ogrodów, a kończąc na działaniach społecznych w poszczególnych, u poszczególnych organizacji. Także jeżeli miałabym powiedzieć jednoznacznie, że nie będą wydawane pieniądze, to nie powiem. Ale czy to jest koszt, czy inwestycja, to nad tym sformułowaniem bardzo mocno bym się zastanowiła, zanim bym powiedziała, że musimy podnosić podatki po to, żeby utrzymać willę Waleria, bo jeszcze raz przypominam to, co powiedziała bardzo słusznie pani Januszewska, to jest naszym obowiązkiem. Jak dostaniemy od konserwatora informację, co musimy teraz zrobić, to się będziemy bardzo mocno zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na to, żeby tylko ją zabezpieczyć. Zresztą nie tylko ją, ale dzisiaj mówimy o willi Waleria. Czy odpowiedziałam na pani pytanie? Dziękuję. Pani Ewa Januszewska, proszę. Ja chciałam odpowiedzieć jeszcze na jeden zarzut wręcz, bo tak to mogę nazwać, zarzut ze strony pani radnej Moławy. Mianowicie pani powiedziała, że to powinno być skonsultowane z mieszkańcami. Oczywiście wszystko powinno być skonsultowane z mieszkańcami w swoim czasie. Dzisiaj jesteśmy na etapie tylko propozycji, jakiejś współpracy i rozwiązania problemu, ale teraz jeszcze jest jedna, przepraszam, czy mogę pani odpowiedzieć? Nie, dziękuję, no. Ale ja nie potrzebuję w tej chwili pani dodatkowych jakichś. Chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz. Przeczytałam na wstępie, kto bierze udział w rozmowach. Jakie organizacje? To jest 12 organizacji plus jedna nieformalna, reprezentująca cały przekrój milanowski. Od seniorów do młodzieży. Od seniorów do młodzieży. Uniwersytet Trzeciego Wieku i For You. Są to fundacje rodzinne. Są to organizacje, które pracują na rzecz pobudzenia mieszkańców do działania. Organizacje społeczne to są mieszkańcy. Tylko mieszkańcy, którzy się zorganizowali. I to jest, że tak powiem, bardzo wyczerpujące
odpowiedź na pani pytanie, gdzie ci mieszkańcy? Właśnie tu. Jeżeli pani uważa, że my nie jesteśmy mieszkańcami, nie jesteśmy reprezentatywni, dokładnie tak pani powiedziała. I powiem pani jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj jest to spotkanie przede wszystkim, żeby poinformować państwa o tym, ale to spotkanie jest też nagrywane jak zwykle i za 2-3 dni dowie się o tym pomyśle cały Milanówek. Chciałam jeszcze tylko dokończyć wypowiedź pani Ewy Januszewskiej, bo przeczytała organizacje, które się najpierw zainicjowały i mówiła o tym, kto zainicjował, a potem przeczytała, które się włączyły. I to nie jest zamknięty katalog. Wszystkie organizacje, które mają ochotę pracować w Milanówku na rzecz kultury i Willi Waleria, mają drogę otwartą, ponieważ nie jest nic zamknięte i to nie jest Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Czy może pani raz nie przerywać? Ja już dziękuję. Proszę się zachować. Przepraszam bardzo, czy czytała pani biuletyn ostatni? No to właśnie tam była informacja. Pierwsze spotkanie było 7 lipca. To nie chodzi nam o tego typu atmosferę na sali. Chodzi o to, żeby wypowiedzi wnosiły coś do naszej dyskusji i były konstruktywne. Natomiast jeśli idzie o krytyczne uwagi, owszem, ale musimy najpierw ten pierwszy etap przejść, prawda? Uwagi krytyczne też będą potrzebne. Czy radny Wiśniewski? Tak, bardzo proszę. Chciałem tutaj zauważyć, że pani burmistrz stwierdziła, że przedsięwzięcie związane z funkcjonowaniem Willi Waleria będzie skierowane do szerszego gremium niż tylko Milanówek, czyli rozumie, że także do miast ościennych. Ale pani Ewa zrobiła zarzut z tego przed chwileczką. Powiedziała, jaką ofertę my możemy przedstawić tu mieszkańcom Milanówka, a no żadną, bo oni muszą iść do miast ościennych. Czyli tak trochę się jedno z drugim kłóci, czyli zanegowała pani to. Ale kolejna rzecz. Mówiliśmy tu o funduszach norweskich. Robiliśmy spotkania w ramach partnerstwa Trójmiasto Ogrodów. Ani jednego słowa nie słyszałem, ani jednego o możliwości nawiązania współpracy w ramach właśnie partnerstwa Trójmiasto Ogrodów, żeby taki obiekt służył tym trzem gminom, bo dla jednej gminy to jest za duży obiekt, nie będzie obłożenia imprezami. Tak, proszę pani, proszę nie robić takich min. Nie było ani jednego słowa na temat współpracy w ramach PTO dotyczącej funkcjonowania Willi Waleria. To wszystko, dziękuję. Odpowiem na pytanie. Znów, gdyby pan dobrze słuchał, jakie organizacje biorą w tym udział, to już by pan wiedział, że są organizacje z Brwinowa. Ale chwileczkę. Elżbieta Kubek, proszę bardzo. Ja mówię o trzech gminach. I pytanie, po ile osób liczą organizacje przez panią wymienione? Jak duże gremium reprezentują te organizacje? Ile osobowe są? Ja mówię o trzech gminach ościennych. Proszę pana, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę Uniwersytet Trzeciego Wieku, to jak liczna to jest organizacja? Ja mam takie pytanie, pani Ewo, bo akurat tak się złożyło, że my z panią Olą byłyśmy na spotkaniu Zielone Sąsiedztwo. I tu jest moje takie konkretne pytanie. Bardzo dobrze, że się szuka pieniędzy wszędzie, gdzie się da na Walerię. Wszystko jest po prostu okej. I mam po prostu pytanie, czy w ramach Zielonego Sąsiedztwa planujecie po prostu jakąś współpracę, a tam jest też możliwość zdobycia, powiedzmy, jakichś pieniędzy, czy tak jak słyszałyśmy na rewaloryzację, czy na inne takie po prostu mniejsze programy. Czy w ramach swojej działalności też po prostu zamierzacie współpracować z Zielonym Sąsiedztwem? Bo z tego, co się zorientowałyśmy, Zielone Sąsiedztwo wydaje mi się, że dość aktywnie działa i tu chyba jest jakaś taka, istnieje szansa po prostu na
czy zdobycie pieniędzy na określony cel, większy bądź mniejszy. A każdy pieniądz jest istotny, czy większy, czy mniejszy. Dziękuję. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka jest członkiem Zielonego Sąsiedztwa. Zielone Sąsiedztwo będzie operatorem środków, które będą przeznaczone na inwestycje w Trójmieście. Sprawiedliwie byłoby, gdyby było ogłoszone na stronie miasta, że wszystkie organizacje pozarządowe, które mają ochotę uczestniczyć w Państwa tym porozumieniu na rzecz Walerii, zgłosiły się i żeby taka lista chętnych ukazała się na stronie miasta, bo to by było przejrzyste. Tyle się zgłosiło, tyle ma ochotę uczestniczyć. A tak, to ja nie wiem, a przeciętny mieszkaniec też może sobie pomyśleć, że organizacje, które w okresie kampanii wyborczej popierały panią burmistrz, bardzo im zależało na tym, żeby pani burmistrz została burmistrzem i żeby mogły załatwić swoje interesy. Dlatego, żeby takich domysłów nie było, to chciałabym, żeby to było na stronie miasta ogłaszane, że państwo mają taki pomysł i wszyscy chętni, którzy chcieliby w tym projekcie uczestniczyć, są zaproszeni do współpracy. To jedno. Druga rzecz to jest taka, że ja bym chciała pani burmistrz, a reprezentuję tutaj też jakąś część mieszkańców Milanówka, żeby jednak ryzyko tej inwestycji zostało określone. Dlatego, że w tej nieruchomości utopiliśmy trochę pieniędzy. Pani doskonale wie, ile pieniędzy. Ile pieniędzy zostało wydanych i nic z tego nie wyszło. Jakiś projekt i mówimy, że to dla mieszkańców, a tylko znajomi Królika o tym wiedzą, a reszta nie wie. To nie może tak bardzo, wyglądać. Panie przewodniczący, ja wnoszę sprzeciw. Pani radna Moława obrażać zaczyna nikogo tutaj obecnych. Nikogo nie obrażam, tylko pani nie sugeruje, było to... że organizacje, które siedzą pani tutaj na sali... Dlaczego mi ta pani przerywa? Są znajomymi Królika. Ale insynuacje są nie na miejscu. Gdyby były, to delikatnie mówiąc. Ale to jest nie na miejscu takie traktowanie stowarzyszeń pozarządowych, przedstawiciele są na sali. Mogą dobrze się pokazać nawet. Ale to skąd ja mam wiedzieć, chodzi? Czy to wszystkie... To są pierwsze, mówimy wyraźnie, pierwsze spotkania, pierwsze ustalenia. A była informacja na stronie miasta? Kiedy mają być? Najpierw jest informacja, drodzy państwo. No to zgłaszają właśnie się wszystkie chętne dzisiaj organizacje, a tu niczego takiego nie było. Małgorzata Trębińska, proszę. Jednak punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Ja z przyjemnością obserwuję, jak tutaj po drugiej stronie część osób życzy dobrze Walerii i pozytywnie się do tego tematu ustawia. Ja się bardzo cieszę, że państwo się zaangażowali i zawsze organizacje pozarządowe miały być częścią tak naprawdę każdego projektu już na etapie realizacji i funkcjonowania obiektu. Ja mam tylko pytanie, ja nie wiem, może z tych środków jest inaczej, ale ja wiem, że w Ministerstwie Kultury na dzień dzisiejszy może po wyborach się zmieni. Nic się pod tym kątem nie zmieniło. Obydwie pani burmistrz byłyśmy na spotkaniu, w którym pani wiceminister właściwie skupiła się tylko na jednej rzeczy. No, otóż powiedziała, że żadna organizacja pozarządowa nie ma szans na pozyskanie takich środków na taki obiekt, że jedynym gwarantem jest samorząd, jednostka samorządowa kultury. I ja od tego zaczęłam moje pytanie na początku i tak naprawdę nie uzyskałam odpowiedzi, bo z tego co pani mówiła, to tak naprawdę nie wiadomo, czy środki będą przeznaczane przez gminę, to organizacje. Ja tak naprawdę chcę usłyszeć, ja mogę zrozumieć, że nie znacie odpowiedzi jeszcze na ten temat, ale kto ma to wyremontować?
kto ma wziąć ciężar, kto będzie składał wniosek. Czy tego nie wiecie? To jest jedno pytanie. A drugie, pani burmistrz, pani wielokrotnie mówiła i tu publicznie, więc to nie jest jakaś tajemnica, że pani się na kulturę że nie zna. W urzędzie nie ma osób, którzy zajmują się środkami, którzy na tej kulturze szeroko pojętej, którzy potrafią się takim wnioskiem zająć, takie osoby nie pracują. Stąd moje pytanie, kto z ramienia urzędu będzie się tym tematem zajmował? Czy będzie pozyskana firma lub osoba, która profesjonalnie tym projektem się zajmie? Bo jeśli nie, to znowu z tego po prostu nic nie wyjdzie. To ja jeszcze raz powiem i rozdzielę te dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest działanie organizacji pozarządowych na rzecz promowania i rozwijania popularyzacji Willi Waleria, ale jako obiektu kulturalnego, a nie jako budynku twardego i pozyskiwania pieniędzy na jego remont sensu stricte. A drugą kwestią, i dlatego mówiłam o funduszach norweskich, to jest możliwość złożenia wniosku gdzieś za 2 lata, mniej więcej, dzisiaj nie znamy ani zasad, ani niczego, o tym mówiłam, po to, żeby można było ją wyremontować wtedy tak zwanym jednym rzutem. Bo pani przewodnicząca wie doskonale, bo nieraz żeśmy na ten temat rozmawiały i to jest kwestia już dawno wiadoma, że konserwator nie zgodzi się na to, żeby przez 5 lat albo przez 10 najpierw ją zebrać, a potem obiecywać, że się będzie zrobiło parter, piętro, prawda? Projekt budowlany musi być zrobiony sensu stricto od początku do końca, czyli w jednym projekcie musi być rozbiórka i od razu budowa. To się wiąże z tym, o czym powiedziałam, o tych 10 milionach. I zgadzam się i potwierdzam to, co pani powiedziała, że nikt inny poza gminą, chociażby z tego tytułu, że jest po pierwsze gwarantem finansowym, a po drugie jest właścicielem, nie ma możliwości pozyskania finansów na klasyczne remontowanie, czyli na odtworzenie substancji, cegły, remont, budowa i tak dalej. Ale to nie wystarczy, żeby dostać dotację. To nie wystarczy. Musi być to, po co ten budynek ma być wyremontowany, po co ten park ma być zrobiony. I te działania, które proponują organizacje pozarządowe dzisiaj, to jest zbudowanie propozycji dla Walerii tej części duchowej, nie tej części materialnej, budynku twardego, której nikt z gminy nie zdejmie, a spowodowanie tego, żebyśmy za te 2 lata zwiększyli znacznie pozycję Milanówka i wniosku potencjalnie składanego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mieli co tam od razu włożyć. A nie dopiero myśleli, co tam będzie. Już jest szansa na to, żeby zacząć budować, to się brzydko w Sejmie nazywa lobbying, ale to jest najprostsze słowo, jakie mi do głowy przychodzi. Budować całe otoczenie i środowisko milanowskie, i środowisko zewnętrzne, środowisko artystyczne, które by z tego uznało to miejsce jako swoje w ciągu tych 2 lat. A na to ani gmina, ani urząd nie jest w stanie tego samodzielnie zrobić, chociażby właśnie dlatego, że nie ma takiego zasobu ludzi znających się na kulturze w swoich strukturach. Można to zawsze teoretycznie zlecić firmie, ale wybranie takiej firmy, ja bym się nie podjęła, znaczy uważam, że to jest niemożliwe formalnie do tego, żeby znaleźć kogoś takiego, kto będzie przez lata operował na nasze zlecenie, kiedy my sami jeszcze dzisiaj nie wiemy, co będzie za rok. A współpraca z takimi organizacjami i ich kreatywność, twórczość i kontakty międzynarodowe pozwalają na budowanie potencjału do Walerii. I jeszcze raz powtórzę, żebym była dobrze zrozumiana. Odbudowa budynku to jest gmina, stworzenie ducha Walerii jest możliwość współpracy z organizacjami. Wtedy mamy partnerstwo publiczno-społeczne, które wprowadza od razu tą część, która chociażby w tym programie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest szalenie wysoko punktowana, bo tam za te wszystkie rzeczy, przynajmniej w tym okresie, były bardzo wysokie punkty. Ja mogę państwu przypomnieć, bo celowo sobie to wzięłam.
poza formalnymi analizami ryzyk, o których mówi pani radna Moława, które ewidentnie muszą być zrobione, poza analizą ekonomiczną, poza harmonogramem i tak tymi formalnymi rzeczami jest potrzebna wartość projektu z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa, a nie Milanówka, kompleksowość i wieloaspektowość projektu, czyli też różnorodność, wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury i przywrócenia do świetności obiektów zdegradowanych, jakości projektów dotyczących rozwoju zasobów cyfrowych. Tu jest możliwość stworzenia tego i to Waleria sama daje, bo ona niestety jest zdegradowana. Jakość programu kulturowego związanego z przedsięwzięciem, aspekty edukacyjne, aspekty społeczne, promowanie różnorodności kulturowej, w tym mniejszości etnicznych i narodowych, partnerstwo w projekcie, no i tam informacja i promocja. To jeszcze się dopytam, bo pani powiedziała, momencik, ja chciałam się jeszcze dopytać. Pani powiedziała, zakłada rozbiórkę tej Walerii, a... Dokumentacja projektowa. A z tego, co wiem, to właśnie stan Walerii, może to jest przed 2 lat, uniemożliwiał, bo staraliśmy się, żeby w projekcie była odbudowa, znaczy był jakiś element, chociaż ja uważam, że nowa substancja tej atmosfery nigdy nie zapewni, która jest w tej chwili w starym budynku. Natomiast ten budynek nie kwalifikuje się do rozbiórki w żadnej mierze. Ja mówię tylko nie o tym, co jest w projekcie. Tylko renowacja, ale... wzmocnienie fundamentów. Oczywiście. Tak. Fundamenty zostają. Remont, tak, ale tak. Nie rozbiórka tego obiektu. O ile ja pamiętam dobrze dokumentację, to z całego budynku zostawały ramy i wszystko inne było nowe i na to się konserwator nawet nie zgodził, ale zalecił, żeby tak nie było. Mury wszystko zostawało, to wie pani, instalacja, stropy, inne rzeczy, to wiadomo, że to wymaga remontu, ale co innego zburzenie, rozbiórka budynku i budowanie od nowa, tak? Bo było wzmocnienie stropy. Fundamentu. Nie. Wzmocnienie fundamentów, ale zburzenie wszystkich stropów przede wszystkim, bo wszystkie stropy... No to nie jest rozbiórka budynku. Ale ja nie chcę dyskutować na temat profesjonalnego wypowiadania się przez architekta. Ja mówię tylko... Opiera się pani na tym kapitalnym remoncie, tak? Ale nie rozbiórce, tak? Więc przepraszam, jeżeli nie jestem dobrze. Architektem. Nie, tak? Ja tylko chciałam to obrazowo powiedziałam, to na czym będzie ta praca polegała. A czy to jest kwalifikuje się do remontu, dobrze. Czy kapitalnego, to teraz czy czego innego? Jedna taka może sugestia. Jeśli się pani będzie decydowała proszę o ciszę. Na startowanie w tych norweskich funduszach, to ja bym jak gdyby sugerowała organizacjom, które się tym tematem zajmują, żeby w tamtym kierunku realizować projekty, nie Włochy, Hiszpania, tylko w tamtym kierunku, dlatego że nawiązanie partnera norweskiego nie jest niemożliwe, tylko tam wszystko, ja przepraszam bardzo, ale bym chciała dokończyć. Tylko tam się wolno dzieje, szczególnie w wakacje i mam pewne ścieżki utorowane, ale wiem, że to później, jak już będzie wiadomo, co w projekcie, to będzie za późno. To jest teraz ten czas, pani Ewo, nie Włochy, Hiszpania, tylko Norwegia. I myślę, te kierunki, które zostały już przez nas wypracowane, one są bardzo dobre i wspólne ze Szczepkowskim, tak. Więc polecam. Tu się jakby dwie informacje na siebie nałożyły, bo jedna sprawa to jest Hiszpania i Włochy i tamte kierunki, a co innego jest współpraca z Norwegami. I w ramach właśnie kreatywnej Europy, to o czym ja mówiłam, że jest projekt teraz na jesieni do jakby... wykorzystania, to jest projekt, w którym partnerzy mogą się z krajów Europy wschodnio-południowej wywodzić lub z Norwegii. I tutaj akurat prawdopodobnie tego partnera norweskiego my możemy pozyskać, a co innego jest Hiszpania, to jest zupełnie inny projekt, to jest akurat też z tych europejskich, ale Erasmus+. Natomiast projekt, gdzie potrzebujemy partnera norweskiego, pozwoli nam jakby tego partnera potem utrzymać i wykazać się przy projekcie
tym konkretnym twardym na remont Walerii z funduszów norweskich. Natomiast wszelkie partnerstwa europejskie potrzebne są do tego, żeby pokazać, że Milanówek jest ośrodkiem kultury, w którym realizuje się takie działania, które są na miarę, na wyższą skalę, nie na miarę lokalną, tylko ogólnopolską albo nawet ogólnoeuropejską. I po to są nam potrzebni ci partnerzy, bo za partnerstwo z Norwegami jest osobna punktacja, a za partnerstwo w ogóle jest osobna punktacja. I trzeba, że tak powiem, zbierać każdy punkt, punkt do punktu. Nawet jeden punkt może zaważyć na tym, czy my dostaniemy potem pieniądze, czy nie. Mamy z poprzednich projektów takie właśnie doświadczenie. Nie możemy lekceważyć żadnego punktu, który możemy zdobyć. Natomiast jeśli chodzi o sam stan techniczny Willi Valeria i sam projekt budowlany, tak jak powiedziałam, analizy takie techniczne to niestety robi się pod projekty. Zupełnie inaczej patrzy się na budynki użyteczności publicznej, zupełnie inaczej na budynki prywatne. Zupełnie są inne normy, zupełnie inne wymogi. Dokładnie. Także normy są zupełnie inne i w zależności od tego, jakie przeznaczenia, jakie funkcje będą wpisane w poszczególne pomieszczenia, to niestety taki projekt budowlany będzie. Jeżeli będzie trzeba zmieniać stropy, to trzeba będzie zmieniać stropy. Pani Ewo, na pewno będzie trzeba zmieniać stropy przy każdej funkcji, która tam będzie, także jest to już jak gdyby sprawdzone. Gdyby i myślę, tam były mieszkania, że to nie ta trzeba. Analiza, która była wykonana dwa lata temu, była rzetelna, bo chcieliśmy iść dalej, więc na pewno, ja myślę, że przez te dwa lata, ponieważ był używany ten budynek jednak, nic się nie zmieniło. Na dzień dzisiejszy jest ten stan techniczny, który tam jest, a projekt te 12 milionów plus VAT, to przypominam, to było razem z rozbudową, to nie było tylko remont. Po ostatnim spotkaniu, znaczy na ostatnim spotkaniu pani Milada Ślizińska, historyk sztuki bardzo znany, poprosiła o możliwość obejrzenia Willi Valeria, także te osoby, którym czas na to pozwolił i chciały to zobaczyć, poszły do Willi Valeria i zobaczyły, jak Willa Valeria wygląda. Więc ja mogę tylko powiedzieć jedno, że ten stan, ja widziałam półtora roku temu Willę Valeria, ten stan nie jest pogorszony. W ekranizacjach filmowych on jest lepszy. Tak, ale wszyscy wiedzą, że wizję lokalną mieliśmy w Willi Valeria i jest to sprawa jakby rutyny. Ktoś z sali chciał, zdaje się, zabrać głos. Bardzo proszę do mikrofonu w takim razie. Pani Ewa Kubacka później. Jako druga. Dziękuję za głos. Zmobilizowała mnie tu pani radna z prawej strony, że może mieszkańcy mają też jakieś pomysły. Pani Januszewska przedstawiła jeden pomysł. Do protokołu proszę się przedstawić. Majewski Tadeusz się nazywa, który jest dla mnie troszkę taki mało czytelny. Kiedyś były podobno robione jakieś przymiarki do remontu Willi Valeria i tam już był zrobiony jakiś projekt za poprzedniego burmistrza, poprzedniej rady. Jeżeli był robiony jakiś projekt, to ktoś miał jakiś pomysł. Na czym to polegało, dokładnie nie wiem, ale przed zrobieniem tego projektu na rozbudowę czy remont Willi Valeria, to rozsądny człowiek, odrobinę rozsądny, to robi jakieś rozeznanie, również budowlane. Żeby zrobić rozeznanie budowlane, to należało sklasyfikować stan tego budynku przez jakiegoś teoretycznie rzeczoznawcę, który podobno się zna na budownictwie. Więc jakiś tu pan powiedział, że on jest budowlańcem, ale on prac żadnych budowlanych nie prowadzi. Gdybyś przyszli państwo do mnie, to potrafiłbym zgromadzić grupę ludzi, która by oceniła ten budynek
prawidłowo, bez fantazjowania, co tam powinno być. Tam należało ocenić, czy ściany tego budynku pękają, czy nie pękają, czy stropy pękają, czy nie pękają. Nie zrobi tej oceny żaden konserwator zabytków. Należy wypunktować, co do kogo ma należeć. Do konserwatora zabytków należało dbać o wygląd zewnętrzny tego budynku, jeżeli ten budynek jest uważany za zabytkowy. Konserwator zabytków nie powinien się interesować stropami, rozbiórkami, remontami czy budowami. Jeżeli się konserwator zabytków wypowiedział, że to ma być zabytkowy budynek, to jest bzdurną jakąś dyskusja w tej chwili prowadzona między państwem, czy go rozbierać, czy go nie rozbierać. Bo jeżeli konserwator zabytków go zakwalifikował jako zabytkowy, to ściany powinny pozostać bez zmian takie, jakie są. I nie ma już, jedna dyskusja jest mniej. Wewnątrz miał być robiony jakaś przeróbka. Na czym ta przeróbka polegała, tego nie wiem. Gdyby ten budynek został zakwalifikowany jako budynek do użytkowania kulturalnego, również przez miasto, to prawdopodobnie należałoby tam wygospodarować jakąś większą salę, przynajmniej tej wielkości lub większą. Gdzie ta sala powinna być usytuowana? Najprawdopodobniej, jeżeli ten budynek ma poddasze i piętro, to powinna być usytuowana na pierwszym piętrze. Dlaczego powinna być usytuowana? To rozsądni ludzie to będą wiedzieli, do których ja się zaliczam i dlatego na ten temat nie ma dyskutować ani sensu, ani z konserwatorem, ani z budowlańcem, tylko ma być na pierwszym piętrze taka sala, jeżeli zostanie to zaprojektowane i ten budynek będzie użytkowany. W jaki sposób ocenić fundamenty? Trzeba tam wejść i popatrzeć, jak to wygląda. Proszę państwa, czy on się nadaje do rozbiórki, czy on się nie nadaje do rozbiórki, to już ten program, ten temat odpada, jeżeli konserwator zabytków ten zadecydował, co ma być zrobione. Wewnątrz budynku to już nie jest, nie ma sensu się pytać konserwatora, co tam ma być zrobione, tylko należy sprowadzić dwie niezależne komisje, które powinny już być wcześniej. Powinien być ten budynek oczywiście oceniony. Jeżeli nie został oceniony, to należy to zrobić przez dwie niezależne komisje, być może również z terenu Milanówka. Niezależne, dlatego że może być różny punkt widzenia na ten obiekt. Prawdopodobnie należy te komisje wynagrodzić również z budżetu miasta. Proszę pana, wszystko, przepraszam bardzo, że wchodzę w słowo, ale wszystkie te procedury, które dotyczą prac, dokumentacji, były zachowane zgodnie z przepisami. I szkopuł polega na tym, że żeby się ubiegać o środki, trzeba mieć pewne dokumentacje wykonane. I takie dokumentacje były wcześniej wykonywane zgodnie z procedurą i z przepisami. Niech pan będzie spokojny, że zachowano wszystkie potrzebne, niezbędne, obowiązujące przepisy. Jeżeli one były wykonywane, to one są pewnym źródłem do wyceny kosztów remontu tego budynku. Dlatego potrzebne są dwie komisje, bo mogą być później różne pomysły na koszty remontów tego budynku. Gdyby trzeba było sporządzić jeszcze raz wycenę tego budynku, to ja się na przykład nie podejmuję sporządzić wyceny, natomiast podejmuję się sporządzić oględziny tego budynku i zakwalifikować ten budynek, co należy remontować, żeby to można było ten pomysł ruszyć z miejsca, bo ten pomysł jest tylko na zasadzie, że ktoś tam oglądał i coś robił. Dziękujemy panu. Większość tych decyzji, pomysłów, które ja tu słyszę, są bujaniem w obłokach. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Kubacka, bardzo proszę.
Ja patrzę na Walerię jako właściwie na dwa obiekty. Jeden to budynek zagrożony i rozumiem, że do niego nie wchodzimy, bo nie wiem, jak wysoki jest stopień zagrożenia. I drugi to ogród. Ogród zaniedbany, a wiemy doskonale, że nie mamy w mieście przestrzeni publicznej i każda przestrzeń publiczna powinna być przez miasto wykorzystywana. I wydaje mi się, że do momentu, dopóki nie mamy pieniędzy, a pewnie długo nie będziemy mieli na rewitalizację Walerii, na jej uruchomienie dla celów kultury, to można wykorzystywać ogród do różnych imprez plenerowych. Nie mamy takiego miejsca, doskonale o tym wiemy. Być może warto to zrobić. Młodzież, rozumiem, jest aktywna, chce mieć jakieś swoje miejsce spotkań. Radziejowice nie boją się postawienia w ogrodzie namiotu dla imprez kulturalnych. Być może można i u nas postawić taki namiot, jak uporządkujemy ogród. A tu pieniędzy chyba nie trzeba byłoby aż tak dużo. I nie wstydzilibyśmy się butelkami, które leżą za ogrodzeniem, jak człowiek prowadzi kogoś z zewnątrz, żeby pokazać Walerię, to przedtem musi sprawdzić, czy to jest możliwe, czy nie będzie się wstydził. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze z widowni? Bardzo proszę, Ewa Januszewska. Dokładnie w harmonogramie przewidzianym przez nas, przede wszystkim w pierwszej kolejności właśnie nasze zainteresowanie skupia się na ogrodzie. I tu właśnie pani burmistrz mówiła o tym pierwszym projekcie z Hiszpanią i z Włochami i to jest w ramach Erasmusa+. Nawet być może będą na to jakieś no nie oszałamiające, ale jednak pieniądze, żeby uporządkować ogród Walerii do takiego stopnia, żeby można było w nim przeprowadzać plenerowe różne imprezy właśnie, czy jakieś małe koncerty, czy wystawy, czy happeningi, jakiekolwiek działania, żeby Milanowianie po prostu mogli na tym skorzystać. Można go po prostu nawet udostępnić w pewnym fragmencie jako ogród publiczny. Proszę Państwa, będziemy kończyć dyskusję. Proszę bardzo, radna Muława. Ja tak sobie myślę, że zaczynamy tak trochę od tyłu, żeby zacząć cokolwiek, aby można było zaplanować działania. Ja myślę, że zaplanować działania to przede wszystkim trzeba usiąść i zaplanować od pierwszego do ostatniego numeru, a nie cokolwiek zacząć, czy od środka, czy od końca, żeby to miało w ogóle jakiś sens. Tutaj dzięki pytaniom pani przewodniczącej dowiedziałam się, że to miasto ma wyłożyć pieniądze, żeby wyremontować Walerię. To jest dla mnie jasne. Pytanie tylko, skąd my weźmiemy pieniądze na wyremontowanie Walerii, bo do tej pory tych pieniędzy nie znaleziono i pomysłu na znalezienie nadal nie ma. Cieszy mnie, że przynajmniej wypracowujemy jakiś cel, na które te pieniądze mamy zdobyć, bo będzie wiadomo, że tam będą organizacje pozarządowe prowadziły jakąś działalność. Też do końca nie wiem jaką, ale wiem, że pewne organizacje pozarządowe zgłosiły się i chcą działać w tym budynku, które miasto wyremontuje na rzecz miasta. Mam żal, że nie było ogłoszenia, że wszystkie organizacje, które mają ochotę działać w willi Walerii, po wyremontowaniu Walerii przez miasto, o tym się nie dowiedziały, że tylko wiedzą niektóre i wcale nie ujmuję tym organizacjom, bo cieszę się, że one są na terenie miasta i że działają. I Uniwersytet Trzeciego Wieku, który robi wiele dobrego i Teart i Razem dla Milanówka, ale dalej mam mnóstwo wątpliwości. I chciałabym, żebyśmy się nie zacietrzewiali. Ja mam żal o to tylko, o niedoinformowanie, o zły przekaz informacji. Tak trochę dzisiaj wydaje mi się, podyskutowaliśmy, pozłościliśmy się na siebie. Pytanie nadal pozostaje otwarte. Czy to tylko te organizacje, czy może więcej? Bo może jeszcze dwie, albo jedna, albo trzy zechcą dołączyć do tego grona. I pytanie dalej, czy to tylko takie cele, jak Państwo sobie zakładacie, czy może jeszcze dwa dołączymy?
I następne pytanie, skąd weźmiemy pieniądze? I to, o czym mówił pan Majewski, jest dla mnie bardzo zasadne, bo ekspertyza była robiona 2 lata temu, a nie wiadomo, jaki jest stan teraz. Raz słyszę o tym, że będziemy remontować, raz, że będziemy wyburzać, więc się zdecydujmy. Bo też bym chciała konkretnie wiedzieć, czy wyburzymy i co wyburzymy, czy tylko stropy, a ściany zostaną i jak to będzie wyglądało. Te wszystkie informacje powinny być spisane, żeby dla wszystkich było jasne, a jeżeli nawet się pojawi coś niejasnego, to żeby można było dalej pytania zadawać i drążyć, żeby zrobić to najlepiej, a nie jakkolwiek, aby cokolwiek zacząć. Dziękuję. Proszę, Ewa Januszewska. Ja tylko tak dla uspokojenia chciałam dodać, że wśród członków organizacji pozarządowych są profesorowie, wykładowcy Warszawskiej Akademii, Warszawskiej Politechniki Wydziału Architektury. Są to profesorowie, doktorowie z uprawnieniami do projektowania przy budynkach zabytkowych. Są historycy sztuki wybitni, także proszę się nie martwić, że przyjedzie walec i rozwałkuje Walerię. A jeśli chodzi o cokolwiek, to chciałam Państwa z wielką przyjemnością zaprosić 20 września na aukcję batików, które zostały wykonane przez milanowskich twórców i amatorów. I nie tylko milanowskich, bo również z Trójmiasta, Ogrodów, również z Warszawy i spoza Warszawy, praktycznie przez ludzi z całego województwa. Ci twórcy, wiedząc o tym, że w Milanówku jest Waleria, chcieliby bardzo, żeby ta Waleria kiedyś im również mogła posłużyć. Przekazali te swoje batiki nam, stowarzyszeniu, na aukcję, żebyśmy mogli je sprzedać i żeby te pieniądze trafiły na Fundusz Walerii. I to jest to cokolwiek, ale to jest ten pierwszy bardzo konkretny krok. Także ja bardzo serdecznie zapraszam na aukcję 20 września, godzinie 19:15 zaczynamy. Dziękuję. Małgorzata Trębińska, proszę. Ja naprawdę się cieszę, że Państwo działacie na rzecz Walerii. Naprawdę to bardzo cieszy. Natomiast tu jak gdyby chcę poprzeć słowa koleżanki, skąd jest może to rozżalenie, bo ja sama, pani burmistrz, tyle razy, tyle jak gdyby wyjazdów, różnych spotkań, koncertów, a pani przez te 2 miesiące słowem nie wspomniała, że takie spotkania się odbywają. A myślę, że wszyscy tu na sali i myślę, że duże grono społeczeństwa wie, jak dużo czasu i serca poświęciłam Walerii przez te ostatnie 8 lat, można powiedzieć. I wiele osób się mnie dopytywało nawet i pytało się, czy już pani burmistrz mnie poinformowała. Więc to dzisiejsze spotkanie na Komisji Kultury jest właśnie, zabiegałam pana przewodniczącego, żeby wprowadził ten punkt. Właśnie po to, żeby ta informacja została upubliczniona, żeby nie było czegoś takiego, o czym mówiła koleżanka, bo to można było nawet w kuluarach nam wszystkim przekazać, bo my jesteśmy naprawdę za tym, żeby się udało ten projekt czy inny. Może być dużo pomysłów na Walerię i na Szczepkowskiego i liczymy, że się w końcu coś uda, ale też liczymy na taką rzetelność i niepomijanie tych, którzy tej Walerii poświęcili prawie że dziesięciolecie. Dziękuję. Ja też mam taką prośbę, bo proszę nam wierzyć, wielu z radnych jest całym sercem oddana idei ratowania Walerii. Ale mamy prośbę, jesteśmy chętni na te spotkania. Zwracam się z uprzejmą prośbą, nie wiem, ja się zwracam w imieniu swoim, ale myślę, że tak jak ja myślę wielu innych, proszę naprawdę nas informować. My naprawdę z chęcią przyjdziemy na te spotkania i myślę, że każdy z nas ma jakiś pomysł. Ale...
ale nie, ale skoro do tej pory po prostu nie, myślę, jeżeli się zrobiło raz błąd, to może spróbujmy naprawić i działajmy dalej. Dziękuję. Nie, użyłam słowa w ten sposób. No, można to inaczej powiedzieć. Ale ja mam, zwracam się jeszcze raz z prośbą, informujmy się. Dziękuję. Pani Maria Sordi-Niosiecka, proszę bardzo. Proszę do mikrofonu. Przepraszam, odnoszę wrażenie, że koncentrujemy się na sprawach zupełnie drugorzędnych. Naprawdę nie jest to pierwszoplanową sprawą, kiedy się zaczęła inicjatywa. Zwykle inicjatywa jest taka, że ktoś z nią występuje, prawda? Coś zaczyna budować. I tak to było tutaj w tym wypadku. Trwało to jakiś czas, prawda? Została, że tak powiem, poinformowana i zaproszona pani burmistrz. To się toczyło normalnym trybem. Coraz więcej jak gdyby instytucji się włączało i dzisiaj pani Moława miała najpierw pretensje, że jest to mowa trawa i jest to wszystko bardzo niedokładne i niekonkretne, a następnie w drugim zdaniu wystąpiła pani z pretensją, że jest to brak informacji. No więc ta informacja została dzisiaj państwu podana w formie jeszcze na pewno bardzo ogólnej. Wszyscy zostali w sensie komisji i publiczności poinformowani i myślę, że ta informacja będzie dalej budowana, tak samo jak będzie budowana praca i dalej ta inicjatywa będzie rozwijana. I skoncentrujmy się na sprawach merytorycznych. Na pewno trzeba będzie przywołać te ekspertyzy. Ja się tym zajmowałam pracując w Komisji Kultury poprzedniej kadencji i zarówno przecież pan przewodniczący i pani przewodnicząca Trębińska są zorientowani, że były ekspertyzy wykonywane przez fachowców, przez odpowiednie biura, więc trzeba po prostu te ekspertyzy przywołać. Na następnym zebraniu będziemy i, że tak powiem, w szerszym gronie zainteresowanych i chętnych do wystąpienia z różnymi inicjatywami, bo przecież to nie jest zamknięte, że my występujemy z jedną jakąś myślą i koniec, nikogo nie dopuszczamy. Jest to po prostu ten moment, kiedy ogłasza się tę inicjatywę i cieszmy się, że w ogóle ona została jakoś sprecyzowana i że się dalej ma szansę rozwijać, prawda? Nie wiem, czy stać nas na to, żeby 2,5 miliona wyrzucić w błoto i żeby ta Waleria się rozpadła. A jeszcze będziemy ukarani przez konserwatora zabytków. Dziękuję. Bardzo. Pani Grabarek, proszę. Proszę do mikrofonu. Bardzo mi miło. Wysłuchałam tutaj dzisiaj takiej bardzo ładnej dyskusji. No niewiele z tej dyskusji wyciągnęłam wniosku, bo w końcu nie wiadomo, kto będzie to ufinansował, kto będzie zbierał fundusze, kto będzie promował. No okazało się, że to wszyscy po troszku. Cieszę się, że Villa Valeria stała się towarem eksportowym do Hiszpanii, do Włoch, do Norwegii. A może by tak zacząć od tego, żeby poinformować mieszkańców, co wy mieszkańcy, składaliśmy się na przychodnie, składaliśmy się na basen, składaliśmy się na jeszcze inne rzeczy, które po prostu można było w Milanówku wybudować. Może zacząć od mieszkańców, może mieszkańcy mają inne propozycje, może będzie jakaś zbiórka pieniędzy, może założyć specjalne konto, które po prostu będzie te pieniądze mogli ludzie wpłacać i chyba od tego trzeba zacząć, a nie 35 stowarzyszeń. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, 5 minut przerwy. Szanowni Państwo Radni, wysłuchaliście różnych opinii dotyczących projektów, wstępnych projektów odnośnie Walerii. Macie już wyrobiony jakiś osąd. Chodzi o to, żeby wstępnie nadać temu właściwy, pozytywny charakter. Żebyśmy stworzyli atmosferę wokół tej sprawy, która by predysponowała jakiś sukces. A nie żebyśmy hamowali, stopowali wszelkie działania, bo są złe. Na tym etapie trzeba pozytywnie myśleć. I proszę Państwa o te pozytywne myślenie. Czy możemy taką opinię przegłosować? Kto jest za pozytywną opinią odnośnie Willi Valeria, przedstawioną w tej chwili na tej komisji? Tak. Nie? To informacja bez głosowania.
ta opinia nie byłaby wiążąca, ale nadałaby pewien charakter. Jaką mamy w tej chwili? Ale nad czym mają członkowie komisji głosować, jak nic nie mają? Nic nie zostało przedstawione tak naprawdę. Pani radna, było bardzo dużo informacji, były różne głosy. To każdy z nas ma już. Mamy głosować? To nie jest. To jest niewiążąca opinia, bo to nie jest uchwała, to jest stanowisko, można powiedzieć. Jeżeli państwo nie chcecie głosować, nie wiem. Jeżeli państwo nie będziecie głosować, to w żaden sposób nie możemy stwierdzić, czy pozytywnie podchodzicie do tego, co usłyszeliście przed chwilą. Więc jak to ma być? Nadal będę nalegał, aby stanowisko pozytywnie przegłosować. Bądź też negatywnie, no, jeżeli państwo nie mieliście. Może ja tutaj, nie wiem, myślę, że to koleżanki i koledzy radni mają trochę racji, tak? Bo nie jest to na tyle sformułowane, żeby można cokolwiek przegłosować. Natomiast rozumiem intencje pana przewodniczącego, żeby dać jak gdyby przyzwolenie, ale myślę, że się tyle było wypowiedzi, że w większości, tak? Nie wszystkim na tym etapie, ale w większości, znaczy chyba w ogóle jest przyzwolenie, żeby to porządnie przygotować i dalej działać w tym kierunku. Także myślę, że to wynikało z treści wypowiedzi i powinno się tak zostawić na w ten sposób, na tym etapie. Bez głosowania stanowisk i opinii. Zbyt formalnie chcemy do tego podejść. Takie głosowanie, które by pozytywnie albo negatywnie dałoby pewną atmosferę wokół tej sprawy, charakter tej sprawy, nadać pozytywny charakter sprawie. O to zabiegam. Jeżeli państwo nie będziecie głosować, nie chcecie głosować, czuję się zawiedziony. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego. Punkt drugi. Informacja na temat bieżących i planowanych wydarzeń kulturalnych oraz stanu technicznego budynku Milanowskiego Centrum Kultury. Bardzo proszę może panią Elżbietę Abramczuk. Proszę bardzo. Szanowni państwo, bardzo się cieszę. Na wstępie powiem, że braliście udział w tych wydarzeniach, które zorganizowaliśmy podczas lata, a mówię o tym nie bez kozery, dlatego że za chwilę przedstawię informacje na temat budynku Milanowskiego Centrum Kultury, w związku z tym, że budynek został przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wyłączony z użytkowania. Już od 10 lipca budynek został zamknięty, więc siłą rzeczy wyszliśmy w miasto i prowadziliśmy zarówno koncerty, jak i inne wydarzenia w różnych punktach miasta, co pozwoliło włączyć się innym rzeszy całej mieszkańców w współorganizację. Rozpocznę od tego, co państwo macie, czyli od informacji na temat stanu technicznego budynku Milanowskiego Centrum Kultury. Ja pozwolę sobie króciutko tylko powiedzieć, bo państwo macie to na piśmie, w związku z czym powiem, że 10 lipca, tak jak wspomniałam, budynek zamknęliśmy. W związku z planowanym remontem, bo to jest klucz sprawy, remontem dachu Milanowskiego Centrum Kultury, wykonaliśmy na nasze zlecenie ekspertyzę stanu technicznego połaci dachowej i tę ekspertyzę sporządził rzeczoznawca budowlany inżynier Aleksander Kowalski. Ekspertyza okazała się jednakowoż niewystarczająca, ponieważ nie obejmowała ścian i ich wytrzymałości, a to było istotne dla wykonawców. Dla wykonawców, którzy się zgłaszali, my pisaliśmy zapytania ofertowe, tak ażeby rozpocząć budowę, nie budowę, tylko remont dachu Milanowskiego Centrum Kultury. No i następnie podjęliśmy, w związku z tym, że ta ekspertyza okazała się niewystarczająca, podjęliśmy konsultacje z kilkoma projektantami i każdy z nich niestety wskazywał na małą wytrzymałość ścian stuletniego, już jak państwo wiecie, budynku. Zatem zasadne byłoby, postanowiliśmy właściwie, a nie zasadne byłoby, chociaż jest to zasadne, sporządzić ekspertyzę, która właśnie będzie zawierała tę wytrzymałość ścian budynku, pomiary i inne obliczenia konstruktorskie. I taka ekspertyza wymaga dodatkowych działań ze strony ekipy budowlanej, która po prostu, tak jak państwo macie w tym dokumencie, podeprze w newralgicznych punktach
newralgiczne punkty, tak żeby odkrywka, czyli po prostu odkrycie części tego dachu, aby zobaczyć, jaki jest jego faktyczny stan, była możliwa. Tak jak powiedziałam, ja mówię krótko, bo Państwu to dałam na piśmie i pozwoliłam sobie zaprosić konstruktora, architekta, który powie Państwu troszeczkę bardziej rzeczowo, bo ja nie jestem ani rzeczoznawcą budowlanym, ani architektem. Jest to pan Wiesław Słowik. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan przyszedł, znalazł czas mimo wielu zajętości. Także oddaję głos panu Wiesławowi Słowikowi. Nie, ja już nic. Nie, to wydarzenia za chwileczkę, bo rozpoczęłam temat, więc myślę, że jeżeli Państwo radni pozwolą, dokończymy temat stanu dachu. Dobry wieczór. Nazywam się rzeczywiście Wiesław Słowik, jestem mieszkańcem Milanówka, ponieważ zawodowo zajmuję się starymi budynkami, ekspertyzami i opiniami technicznymi, to na prośbę pani dyrektor Centrum Kultury przejrzałem materiały, które zostały zgromadzone, czyli różnego rodzaju opinie. Obejrzeliśmy również wspólnie budynek, no i chciałem Państwu z Państwem podzielić się moimi refleksjami na temat tego problemu, bo to jest bardzo gorący kartofel, może nie aż tak piekący jak Villa Valeria, ale też jest to dosyć poważny problem. Wynika z tego wszystkiego, że w naszych samorządach rzeczywiście nie przykłada się właściwej wagi do nieruchomości, które są własnością miasta. Nie są one prawidłowo eksploatowane, nie są nadzorowane, nie są remontowane i z tego wynika mnóstwo problemów, nie mówiąc już o kosztach. I takim obiektem jest również nasz szacowny Teatr Letni, który został zbudowany no już około 100 lat temu, czyli już jest bardzo wiekowy. No niestety nie został zbyt solidnie zbudowany. To można z ręką na sercu powiedzieć, że to nie jest budowla bardzo, bardzo mocna. Problemem jest również to, że nie ma w ogóle żadnej dokumentacji budowlanej. Przeglądy budowlane, te pięcioletnie są wykonywane bardzo pobieżnie i tak z przymrużeniem oka. I właściwie dziwię się, jak można administrować takim budynkiem, nie mając dokumentacji budowlanej, ale okazuje się, że można. Trzeba również powiedzieć sobie, że w ciągu tych 100 lat niewiele temu budynkowi pomagano i nie było takich prawdziwych, rzeczywistych, gruntownych remontów. Konserwacja też nie była za dobra, a ponieważ budynek w znacznej części jest drewniany, no to niestety dzieli los wielu takich obiektów zaniedbanych. Zaryzykowałbym nawet rabunkowo eksploatowanych, to znaczy eksploatowanych bez właściwego wkładu materialnego i bez właściwego dbania o ich stan techniczny. Pani dyrektor przedstawiła mi tę ekspertyzę i jeszcze jedną opinię inżyniera, który jest właścicielem firmy, nie wiem, czy to wykonawcza firma, czy jakaś konsultacyjna tylko. No w każdym razie przede wszystkim ta ekspertyza. Ja czułem wielki niedosyt, przeglądając ten materiał i właściwie na jego podstawie trudno jest jakieś poważniejsze wnioski wyciągnąć i podjąć jakieś decyzje co do tego, czy remontować ten budynek i w jakim zakresie ten remont, czy w ogóle go rozebrać. No niestety ta ekspertyza na takie pytania nie odpowiada, bo jej zakres jest za mały. I ja nie wiem, czy to jest kwestia pieniędzy, czy kwestia sformułowania zlecenia, no to już tego nie wiem. Można ewentualnie próbować jeszcze autorów ekspertyzy dopytać, czy byliby w stanie jakichś dodatkowych wyjaśnień udzielić. Ja mógłbym pomóc w sformułowaniu tych znaków zapytania, bo podstawową sprawą to jest wiedzieć, jak ten budynek jest skonstruowany, jaka jest jego konstrukcja, jaka jest jego struktura.
ponieważ nie ma żadnej dokumentacji, to tak naprawdę nie wiadomo. Nie wiadomo, z czego są ściany, jak są zbudowane, czy są drewniane, czy murowane, czy łączone, jaki jest dach zbudowany, jaki jest skonstruowany. Tego wszystkiego nie wiemy. Jeżeli chodzi o stan techniczny, no to też patrząc się, obchodząc dookoła, można jakieś tam wnioski wyciągnąć, można coś wydedukować. Ale tak naprawdę to dopiero jak się zdejmie podsufitkę, jak się zdejmie pokrycie dachowe, to wtedy się można przekonać, jaki jest stan techniczny. I wykonanie jednej odkrywki w takim budynku to naprawdę nie pozwala na wyrokowanie o jego stanie technicznym i o tym, co można i powinno się z nim zrobić. Nadzór budowlany podjął decyzję o zamknięciu obiektu. Ja osobiście uważam, że ona nie jest jakaś tam specjalnie uzasadniona, no ale ponieważ jest to decyzja taka, to nie można już z nią dyskutować. Sugerują, żeby podeprzeć budynek w kalenicy. Kalenica to jest ta kabelka, która biegnie w najwyższej części budynku, ale wtedy te słupy pojawią się w środku sali. Także właściwie ta sala przestaje wtedy funkcjonować jako sala w takiej obecnej postaci. Rozumiem, że powinno się wykonać takie zabezpieczenie, jak zaleca nadzór budowlany, po to, żeby dokonać właściwego rozpoznania. A to rozpoznanie uważam, że jest konieczne, żebyśmy podjęli decyzję o tym, czy w ogóle remont tego budynku jest opłacalny i zasadny. Zasadny technicznie, uzasadniony również ekonomicznie. Bo ja odnoszę wrażenie, że ten budynek jest wyeksploatowany, nie wiem, w 90% i koszty tego remontu to będzie właściwie w większej części odtworzenie tych zniszczonych elementów niż tylko naprawa czy wzmacnianie. Więc to decyzja chyba jest na tyle ważna, że powinno się jednak albo tę ekspertyzę rozszerzyć, albo zlecić jeszcze jakąś rzeczywistą ekspertyzę, która dokona bardziej dokładnego rozpoznania. Na przykład brakuje mi tam w ogóle zbadania fundamentów. My nie wiemy. W takich budynkach bardzo często fundamenty są murowane, oczywiście nie betonowe i są płytko posadowione i przez to są narażone na te efekty mrozowo-wilgotnościowe i też są niewiarygodne wtedy i nie powinno się w ten sposób takiego budynku zostawiać. Więc wiele tam znaków zapytania rzeczywiście jest, natomiast chyba powinniśmy się liczyć z tym, że jestem przekonany i z mojego doświadczenia wiem, że jak się zaczyna odkrywać, zdejmować pewne elementy, to stan techniczny budynku takiego stuletniego zawsze jest dwa razy gorszy niż się wydawało, patrząc tylko na niego z zewnątrz. Więc powinniśmy być przygotowani na taką okoliczność, na taki wariant, że okaże się, że ten budynek nie opłaca się go remontować. Nie opłaca się, dlatego że pieniądze, które się w to włoży, w żaden sposób może się tą substancję jakoś zabezpieczy, natomiast efekty tego, szczególnie użytkowe, będą bardzo wątpliwe. Tak. Dziękuję bardzo. Radna Muława. Chciałabym przede wszystkim panu podziękować za taką rzeczową wypowiedź. Przypominam sobie, jak nie wiem, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu rozmawialiśmy tutaj na temat MCQ i był pierwszy pomysł na to, żeby zrobić ekspertyzę połowy dachu. Wydało mi się to wtedy niedorzecznością, bo po co robić coś połowicznie, kiedy można zrobić cały dach. Nie zdawałam sobie jeszcze wtedy sprawy, że i te ściany mogą być kiepskie i fundamenty, że nie ma dokumentów, żeby można było to sprawdzić. Od pana dowiedziałam się, że nie ma takiej dokumentacji z ekspertyzy, jak się okazuje, częściowej. Wiadomo, że ściany są w kiepskim stanie i że być może nie utrzymają nowego dachu. Więc tutaj mam prośbę do pani burmistrz, może należałoby skorzystać z wiedzy pana Słowika i zrobić pełną ekspertyzę, bo rzeczywiście postawienie pytania, czy remontujemy, burzamy i robimy coś nowego, jest tutaj jak najbardziej zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie spraw technicznych? Nie ma, to bardzo proszę może odnośnie wydarzeń kulturalnych, które... Szanowni Państwo, na początek powiem króciutko o tym, co się wydarzyło podczas lata. Jeśli chodzi o wystawy, to otworzyliśmy wystawę Historia Narodowa w rzeźbach Jana Szczepkowskiego. Także była to wystawa, która prezentowała to, co my mamy. Część oczywiście, która dotyczyła historii narodowej. Wystawa odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ulicy Spacerowej. Potem zaprezentowaliśmy na święcie 1 sierpnia wystawę już na ogrodzeniu kościoła, a jednak jest Warszawa. Mieliśmy bardzo dużo głosów, że ta wystawa, że mieszkańcy chcieliby powtórzenia tej wystawy, ponieważ bardzo się podobała i dużo osób pytało o to. Otworzyliśmy 12 lipca Milanowską Letnią Filharmonię kwartetem kameralistów Teatru Wielkiego. Koncert był dedykowany naszemu mieszkańcowi Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, który obchodził 80. rocznicę swoich urodzin. Jubilat był na koncercie. A kolejnym spotkaniem muzycznym w ramach tejże Milanowskiej Letniej Filharmonii były arie operowe Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także muzyka hiszpańska w wykonaniu artystek opery kameralnej, z którymi mamy kontakt. A 16 sierpnia największe przeboje muzyki wokalnej zaprezentowała nasza mieszkanka Justyna Reczeniedi z Towarzyszeniem Wojciecha Antosika, a zamknęliśmy takim ostatnim akordem tej Milanowskiej Letniej Filharmonii była orkiestra, występ orkiestry Gedeon Richter, czyli dawnej Polfy z Grodziska Mazowieckiego, tak żeby to było lokalnie tutaj umiejscowione. Wyświetliliśmy podczas wakacji 12 filmów w trzech różnych lokalizacjach w ramach Milanowskiego Kina Letniego i były to spektakle teatralne, tak, czyli filmy wyświetlone w La Mour Maison, w przystanku Café, a także na Wake'u, czyli adresowaliśmy to, Wake to jest takie miejsce, gdzie spotyka się młodzież pod Milanówkiem i tam uprawiają sporty wodne. Jest to takie miejsce stricte skierowane do młodzieży, bo głównie właśnie młodzi ludzie tam przebywają. 1 sierpnia w związku z rocznicą zorganizowaliśmy śpiewnik patriotyczny, czyli prezentowała się nasza grupa Capella Milanoviensis pod batutą Dariusza Biernackiego. No i zorganizowaliśmy jak co roku półkolonie, dwa turnusy tych półkolonii. No dla nas to było duże wyzwanie, dlatego że nie mamy budynku. Zorganizowaliśmy te półkolonie w szkole numer 2 u pani dyrektor Marianny Frey. Także dziękujemy, ale nie ma pani dyrektor na sali, więc przekazaliśmy już te podziękowania osobiście. No i 30 sierpnia, czyli bardzo niedawno, odbył się zorganizowany przez nas Dzień Sportu, czyli Mistrzostwa Polski w dirt jumpingu, czyli te zawody w skokach rowerowych, które już od 12 lat są w Milanówku, a także odbył się w ramach Dnia Sportu turniej piłki nożnej i tytułowaliśmy tę imprezę Wysokie Loty, zatem zaprosiliśmy wszystkie, przynajmniej dużo takich konkurencji sportowych, które są związane z awiacją, czyli z lataniem. No wiem, że wielu z Państwa było, także Państwo wiecie, nie będę już opowiadać. A 1 września odbył się spektakl Turczynek Genius Loci. Właśnie na Turczynku, o którym dzisiaj była mowa, po raz drugi spektakl na życzenie mieszkańców, czyli ten Turczynek został artystycznie wykorzystany. A przed nami Święto Miasta, 19 i 20 września. Święto Miasta, które jest zatytułowane Lata 20, Lata 30, czyli nawiązujemy do tych pięknych lat letniska Milanówek, w ogóle do tych pięknych lat w Milanówku, a także wpisujemy się tym samym w Europejskie Dni Dziedzictwa. Program Państwo tychże dni, święta miasta otrzymaliście, więc pozwolę sobie nie mówić po kolei, jakie będą atrakcje. Zachęcam bardzo serdecznie i zapraszam gorąco do przyjścia w sobotę 19 i w niedzielę 20 września. 19
września będzie odbywał się na ulicy Warszawskiej, a 20 na ulicy Krakowskiej. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo radni jakieś pytania odnośnie tej informacji? Jeśli nie, to przechodzimy do następnego punktu. Tu trzeba powiedzieć, że Milanowskie Centrum Kultury, mimo braku odpowiedniej bazy, poradziło sobie z zadaniami i trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że zrobiło to w sposób najlepszy, jak można było zrobić. Myślę, że trzeba podziękować Państwu za to. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne. Proszę Państwa, do komisji wpłynął taki wniosek, który pozwolę sobie odczytać. Wniosek złożyła pani Elżbieta Lesiak, obecna na sali. Wnioskuję o ustanowienie Festiwalu Sztuki Narodowej imienia Feliksa Dzierżanowskiego. Uzasadniam. Milanówek to miasto artystów i inteligencji. Społeczeństwo Milanówka czynnie włącza się do inicjatyw i spontanicznie angażuje się w ich organizację. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku i organizacji pozarządowych oraz jednostek niezorganizowanych dowodzi, że istnieje duże zapotrzebowanie na wiedzę i pełne zrozumienie potrzeby intelektualnego rozwoju. Działalność Milanowskiego Centrum Kultury i planowana Akademia Sztuki Narodowej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Brakuje w tym jednak łącznika, punktu kulminacyjnego, który byłby wykładnią działalności tych placówek, środkiem dotarcia do szerszych warstw naszego społeczeństwa. Dlatego składam wniosek o ustanowienie Festiwalu Sztuki Ludowej imienia Feliksa Dzierżanowskiego. Nasza bogata sztuka narodowa nie jest dziełem skończonym. Tworzona jest każdego dnia poprzez łamanie tradycji i przyjętych norm. Napotyka na sprzeciw i brak akceptacji współczesnych. Jak twierdzi dr Marta Trębaczewska w swojej pracy Między folkiem a folklorem, aby rozwój sztuki narodowej mógł przebiegać, potrzebne jest ogłoszenie dzieł przez autorytet. Wzmocnieni wiedzą zdobywaną w Akademii Sztuki Narodowej moglibyśmy stworzyć festiwal, który spełniałby zadanie autorytetu do prezentacji nowości dla dobra twórców miejscowych, jak i ogólnopolskich, a nawet ogólnoświatowych. Festiwal mógłby prezentować nie tylko sztukę narodową polską, ale również innych narodowości, z którymi już obecnie nawiązaliśmy kontakty. Feliks Dzierżanowski rozumiał znaczenie muzyki ludowej dla umocnienia tożsamości narodowej Polaków. Był wnukiem powstańca styczniowego, zesłanego na Sybir. Rodzina Dzierżanowskich dopiero w trzecim pokoleniu zdołała powrócić do ojczyzny. Może to właśnie było przyczyną, że tworząc polską kapelę ludową i aranżując muzykę ludową na potrzeby kapeli narodowego ducha, tępionego przez zaborców bezowocnie. Doktor Marta Trębaczewska przytacza stwierdzenie Arystotelesa i Platona, którzy uważali, że muzyka jest najważniejszym aspektem świata. Dlatego wszechstronnie wykształcony muzyk, pedagog, artysta, powszechnie znany w Polsce i za granicą, wierny swojemu miastu przez całe dojrzałe życie, będzie godnie swoim imieniem reprezentował wszystkich znakomitych twórców i ich dzieła. W załączeniu kopia plakatu z życzeniami imieninowymi dla Feliksa Dzierżanowskiego. Panu dyrektorowi Feliksowi Dzierżanowskiemu z okazji imienin z życzeniami, aby zaistniał Festiwal Muzyczny Pańskiego Imienia, trwale integrujący społeczeństwo naszego miasta, regionu i kraju. Podpisano Elżbieta Lesiak. Proszę Państwa, może jeszcze poprosimy Panią o jakieś dwa słowa odnośnie tego. Myślę, że w tej chwili nie ustosunkujemy się do tego wniosku, ale proszę radnych, aby przemyśleli tę sprawę. Pani Małgorzata Trębińska, proszę. To znaczy, chciałam tylko jedno powiedzieć, że generalnie jest to, myślę, w gestii decyzja nie Komisji Kultury, tylko dyrektora Centrum Kultury, Milanowskiego Centrum Kultury, podjęcia takich działań. W jakim zakresie miałby się ten festiwal odbywać, bo jeśli chodzi o całą sztukę narodową, to jednak takim zbierającym
zbierającą osobą, to jednak jest ten nurt i styl, to jest jednak właśnie ta Waleria Szczepkowski, tak? A Dzierżanowski fantastycznie się w to wpisuje, bo jest niejako kontynuatorem w czasach tam jedynie słusznych, gdzie można powiedzieć, że ta jego twórczość ludowa też była tą sztuką narodową możliwą na tamte czasy. Natomiast decyzja i jak gdyby realizacji to jest tak naprawdę do Centrum Kultury, do pani dyrektor, czy to w swoich, i pani burmistrz, czy to w swoich działaniach widzi, bo myślę, że Komisja Kultury nie może tutaj nakazać. Niejako możemy tylko się wypowiedzieć, że Dzierżanowski jest też bliski naszemu sercu, jak i wielu artystów w tym mieście i ich twórczości. Natomiast myślę, że to jest jednak gestia pani dyrektor i tutaj współpracy i ewentualnych pomysłów, tak? Czy w takim zakresie, czy w innym. Dziękuję. Bardzo proszę, pani Elżbieta Lesie. Ja myśląc o festiwalu, właściwie to nie miałam na względzie pana Dzierżanowskiego, gdzie teraz działam i dużo się na ten temat dzieje. W Milanówku bardzo wiele dzieje się, jeżeli chodzi o kulturę. Jestem tym podbudowana. Już wszystkim mówiłam, jeszcze raz się przedstawię, nie było mnie bardzo długo w Milanówku. Wracałam do Milanówka jak do ziemi obiecanej i zastałam miasto zupełnie inne niż w pełnym rozkwicie, mogłabym to krótko powiedzieć. A jeżeli chodzi o sztukę, no ciągle się coś dzieje, no w ogóle jestem pełna podziwu. Zauważyłam, że do sztuki, na przykład jak chodzę na wystawy obrazów, patrzy się na te obrazy jako na estetykę. Patrzy się, czy będzie pasowało do mojego mieszkania, czy pasuje do kolorów moich foteli. Natomiast proszę Państwa, sztuka oprócz walorów estetycznych to jest wiedza. I my Milanowianie, ludzie inteligentni i z aspiracjami, ciekawi, ja na przykład jestem ogromnie ciekawa w ogóle tej wiedzy o sztuce, musimy posiąść pierw wiedzę na ten temat, żebyśmy mogli się w pełni uważać, zresztą chyba nigdy tej wiedzy do końca nie osiągniemy, żebyśmy zrozumieli, co to jest sztuka. Ja miałam największe doświadczenie z muzyką. Muzyka jest tą rzeczą, na której się koncentruję. I studiowałam muzykę jako hobby po prostu. Do tej pory odbierałam ją słuchowo, jako rzecz estetyczną. Jak zaczęłam studiować kompozycję, zaczęłam się zachwycać budową muzyki w ogóle. To jest oczywiście matematyka, nic nowego nie powiem, to jest architektura, ale powiem, że to, czego się nauczyłam o muzyce jako sztuce i konstrukcji, jest ciekawsze od tego, co słyszę. W pewnym sensie też zrozumiałam, że nowa sztuka to jest tak jakby sztuka wyższego rzędu, żeby stworzyć coś nowego, trzeba posiąść wiedzę, która już do tej pory została odkryta po to, żeby przełamać znane kanony. To jest jak wynalazek zupełnie i odkryć coś nowego. Dla odbiorców to brzmi, mówię o muzyce, ale wiem, że to dotyczy każdej dziedziny sztuki. Dla odbiorców przyzwyczajonych do jakiejś tam tonacji, w uchu to brzmi jak zgrzyt. I jest nie do przyjęcia. Bardzo często wyłączamy nasze odbiorniki, czy wręcz nie możemy słuchać, bo nasz mózg nie może znieść tej tonacji, czy tej dysharmonii. Proszę sobie wyobrazić, że jak Chopin komponował swoje piękne utwory, to potomni jego nie mogli znieść dysharmonii, jaką wprowadził do swojej muzyki. Użył dźwięków nienależących do tej tonacji, które dla obecnych wtedy stanowiły zgrzyt.
trudno nam to uwierzyć, dlatego że my oczywiście odbieramy jako najpiękniejszą muzykę. Dlaczego się to stało? Dlatego że nasz mózg zaakceptował, proszę sobie wyobrazić, jaki jest ciekawy nasz mózg, zaakceptował tą tonację. Mało tego, my się zachwycamy tym. To samo się dzieje ze sztuką, jaka się rodzi dzisiaj. Dzisiaj rodzi się sztuka narodowa, która poprzez łamanie pewnych konwencji przyjętych, tradycji, jest nie do zaakceptowania. Oburzamy się na łamanie tradycji, denerwują nas lampki świąteczne bożonarodzeniowe, dynie stojące, bo to są tradycje. Proszę Państwa, tradycja należy do przyszłości, tą, którą nazywamy tradycją narodową. Ona się rodzi, ta tradycja, która będzie w przyszłości, rodzi się teraz. I żebyśmy świadomie nie wylewali dziecka razem z kąpielą, żebyśmy byli świadomi, potrzebujemy oczywiście edukacji, potrzebujemy zrozumienia i jak już to zdobędziemy, potrzebujemy wyjść z tą inicjatywą poza granice naszego miasta, a nawet poza granice naszego państwa. Nie możemy się koncentrować tylko na Szczepkowskim, bo my drepczemy sobie na własnym podwórku. Twórców sztuki narodowej w Milanówku było więcej i jest dużo. Tylko my musimy po prostu nauczyć się ich odnajdować i pomagać im przetrwać. A żeby oni przetrwali, potrzebny jest autorytet i festiwal byłby tym autorytetem. Oczywiście to jest wielkie zadanie i ja mam tego pełną świadomość. Natomiast mi się wydaje, że dla wszystkich tu obecnych i dla innych byłaby to przygoda nie lada, bo edukacja jest w ogóle bardzo ciekawa i świadomość tego, że robimy coś, co przetrwa, byłaby dla nas okropnie satysfakcjonująca. Wsiadając do pociągu, usłyszałam chłopczyka mówiącego do taty: o, Milanówek, miasto krówek. Myślę, że my mamy większe ambicje, że możemy kojarzyć się, wyrobić sobie jakąś wizytówkę bardziej ambitną, mieć większy wkład w naszą kulturę narodową, o którą tak dbamy, a ona się tworzy teraz. I już kończę, ale powiem Państwu, że zaszokowała mnie właśnie pani Marta Trębaczewska w swojej pracy doktoranckiej, gdzie poświęcała bardzo dużo uwagi muzyce chodnikowej, którą my właściwie, no ja też zanim nie zapoznałam się z tą książką, ignorowałam. To jest disco polo, w ogóle muzyka disco. Proszę Państwa, to jest nasza muzyka folklorystyczna, która zrodziła się tu nad Wisłą. To jest twórczość naszego ludu. Tak samo ignorowana jak kiedyś pewnie te zaśpiewki wiejskie. Teraz je odkrywamy i szukamy instrumentów, ale wątpię, żeby na dworach ludzie wykształceni zachwycali się, że boli ją noga w biodrze, nie mogę chodzić dobrze, prawda? Więc stoimy znowu przed współczesnością i przyczyńmy się do powstawania naszej współczesnej kultury narodowej. Dziękuję pani za ten głos, bardzo interesujący, dotykający wiele spraw w kulturze, w różnych dziedzinach kultury. Postęp stwarza pewne nowe zjawiska i bardzo dobrze. Chodzi tylko o to, żebyśmy umieli je zaakceptować. Jest to temat do większej dyskusji. Nie chciałbym tutaj rozwijać tego tematu. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś sprawy w sprawach różnych? Pani Ewa Kubacka, proszę bardzo. Jeżeli Państwo pozwolą, to ja o dwóch sprawach będę mówiła. Pierwsza sprawa to jest taka, właściwie pytanie Państwu zadam. Czy Państwo czasem jako członkowie Komisji Kultury wchodzą na stronę miasta w zakładkę Kultura? Nie jest, mam nadzieję, że nie jest to pytanie retoryczne. Nie będę odpowiadała sobie sama. Dlaczego trochę ironizuję? Dlatego, że weszłam w zakładkę Kultura. Było to
przy okazji i zobaczyłam, co tam się znajduje. Ja Państwu odczytam, bo nie chciałabym, żebym cokolwiek pominęła. Więc w Zakładce Kultura jest tak. Milanowskie Centrum Kultury, Milanowianie, jeden artykuł, Villa Valeria, trzystronicowa informacja, Zoom na Domy Kultury, Festiwal Otwarte Ogrody, projekt Milanowianki. I teraz tak, nie ma biblioteki naszej. Wydawało mi się, że to jest jednostka kultury. No dobrze, ale tu wymieniamy, MCEK ma też swoją stronę. Teraz tak, jeśli chodzi o Milanowianki, to jest to projekt podpisany przez panią, właściwie krótka informacja o projekcie, z nadzieją, że ukaże się książka. Nie ma zupełnie nic dalej. Są natomiast dwa życiorysy, pani Frasunkiewicz i pani Morozowicz. I muszę powiedzieć, że byłam zdumiona, jak na to patrzyłam. Oczywiście mam świadomość, że jest strona biblioteki, ale w jednostkach, poprzez jednostki, mówię w tej chwili o stronie miasta, poprzez jednostki miasta weszłam oczywiście w bibliotekę, a interesowało mnie archiwum, o którym z Państwem, którzy jesteście radnymi już po raz enty lub też drugi, rozmawiałam na Komisji Kultury przed wieloma miesiącami, zgłaszając swoje uwagi. Wtedy była poprzednia pani dyrektor, zwróciłam uwagę na pewne błędy, które tam są. Pani dyrektor oczywiście obiecała, że będą poprawione. Potem dostałam telefon, że nie bardzo może znaleźć te błędy. Ja oczywiście napisałam, błędy zostały poprawione. Drodzy Państwo, natomiast dlaczego z Wami na ten temat mówię? Dlatego, że jeżeli tworzy się archiwum w mieście, to należy ustalić zasady. Jak to archiwum ma działać, co powinno być archiwizowane, na jakich zasadach, jak opisywane, bo przecież po coś się to tworzy. To nie może być taka sobie wolna amerykanka, że ktoś zamieszcza 1000 obiektów z dokumentacji, którą przekazał pan Wdowiak i my w tym momencie oglądamy sobie w archiwum 100 zdjęć poświęconych szczytowi Annapurna. Przecież to nie o to chodzi. Trzeba te zasady opracować i myślę, że Państwo jako Komisja Kultury powinniście się tym tematem zainteresować. Dlatego też apeluję do Państwa o takie zainteresowanie, bo szkoda wyrzucać pieniędzy. Ja już nie będę mówiła o błędach, które tam znowu znalazłam. Rozmawiałam z panią pełniącą obowiązki dyrektora, obiecała, że te błędy, prawda, będą poprawione i już są poprawione, ale dzisiaj rozmawiając z panem przewodniczącym Komisji Kultury zorientowałam się, że jest jeszcze jeden błąd, o którym pani nie zdążyłam powiedzieć. Mianowicie nazwisko nie jest tam Balcerowicz, powinno być tylko Balcerzak, tak, panie przewodniczący? Czy Balcerek? Balcerek. Balcerowicz, tak. No więc, drodzy Państwo, nie jestem weryfikatorem, zatrudniona jako weryfikator tego, co tam się dzieje, ani też osobą, która koncepcję jakąkolwiek dawała. Robi to osoba na zlecenie. Jak widać, ja już z Państwem mówiłam, że nie najlepiej, ale temat drugi. Temat drugi to jest pozyskiwanie dokumentów do tego archiwum. I to dokumentów od mieszkańców, dokumentów ważnych, które stanowią historię tego miasta i chyba o takie dokumenty przede wszystkim powinniśmy się starać. I tu mam apel właściwie do organizacji, a właściwie do pana przewodniczącego. Bo pan przewodniczący, rozumiem, jest tutaj trochę w dwóch funkcjach. Jeden przewodniczący Komisji Kultury, a drugi były wiceprzewodniczący Towarzystwa Miłośników Milanówka, a obecnie Milanowskiego Towarzystwa Letniczego. Pamiętam i poruszałam to jeszcze bardzo wiele lat temu, jeszcze pani obecna burmistrz była sekretarzem, jak na Komisji Kultury rozmawiałam na temat pozyskania takich dokumentów. I wówczas pytałam pana Petyna, jak są archiwizowane dokumenty, które uzyskuje Towarzystwo Miłośników Milanówka. Zacna organizacja o dużym, prawda, doświadczeniu, cenna dla miasta Milanówka. Wtedy powiedziano mi, że jest to kilka segregatorów, które są nieuporządkowane i w zasadzie nie bardzo ma to kto zrobić. W tym momencie wydaje się, że jeżeli taka dokumentacja jest, to mam pytanie, czy ona będzie przekazana również do archiwum? Czy Państwo podejmą tego typu decyzję o przekazaniu? Ja nie mówię jeszcze na jakich zasadach, bo zasady mogą być różne. Ale warto by było nad tym się zastanowić, jak takie dokumenty powinny do tego archiwum trafić. I tu również apel do pana, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te uwagi. Zapisałem skrzętnie, co trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę.
spróbuję rzeczywiście na niektóre sprawy spojrzeć z innej perspektywy. Rzeczywiście sam też często spotykam się z błędami, które bardzo często wynikają po prostu z niewiedzy, bądź są to błędy techniczne. Ale one mają złą jakby stronę ze względu na to, że wprowadzają w błąd wielokrotnie. Także trzeba uważać na niektóre publikacje i sprawdzać dwa razy, zanim się wyda coś, dlatego że bardzo często idzie coś w świat i niestety nie jest to zgodnie z rzeczywistością. Także zwrócimy uwagę na to, no ile będę mógł. Natomiast jeśli idzie o Milanowskie Towarzystwo Letnicze, zmiana nazwy, mówiłem to już wielokrotnie i wszyscy Państwo pewnie wiecie, chodzi o to, aby w większym niż dotychczas stopniu podkreślać charakter tego miasta, jego historię, jego rozwój, jego ludzi, jego architekturę, czyli to wszystko, co my najbardziej w tym mieście postrzegamy, co jest dla nas wartością. I dlatego taka zmiana, która nam nastręczyła, spowodowała wiele problemów, również natury technicznej. Ale myślę, że wszystko pozytywnie i dobrze się skończy. Niemniej, jeśli idzie o archiwum, owszem, posiadamy takie. To jest jak gdyby archiwum wstępne, gdzie zgłaszają do nas, i tu apeluję do Państwa, jeżeli macie jakieś dokumenty, najpewniejszą drogą jest właśnie przekazać to do naszego stowarzyszenia, gdzie podchodzimy do wszystkich dokumentów z dużą odpowiedzialnością. Nasz członek stowarzyszenia, członek zarządu również, Mariusz Koszuta, robi to z dużą dokładnością i z wiedzą, profesjonalnie można powiedzieć, a więc wszystkie te dokumenty bardzo szybko znajdują odpowiednik w formie elektronicznej. Więc oryginały oczywiście też przechowujemy. Staramy się, aby były udostępniane, ale pracujemy nad tymi dokumentami bardzo często i staramy się rozszerzyć wiedzę na temat czy jakiegoś dokumentu, czy jakiejś wypowiedzi, opinii, którą do tej pory nie znaliśmy. Ciągle przybywa to. Muszę powiedzieć, że wielki wkład tutaj w tą działalność dokonał Andrzej Petyn, który ma jakiś wyjątkowy dar do wyszukiwania i do znajdywania właśnie takich dokumentów, które się przydają w pracy stowarzyszenia. Także dziękuję za tą wypowiedź. Na pewno się... I tak, tak, ale są dokumenty, nad którymi pracujemy po prostu i później przekazujemy, dlatego przecież Mariusz Koszuta tworzy dokumentację miejską. Więc to w zasadzie jest, gdyby chodziło konkretnie o jakieś dokumenty, nie mamy ich wiele, także bardzo łatwo jest to sprawdzić. Małgorzata Trębińska, proszę. Myślę, że w tym momencie nie ma co odpowiadać za pana Mariusza Koszutę, jak on to robi i co przejmuje. Moja jest taka propozycja, żeby pan przewodniczący na następną Komisję Kultury przewidział taki punkt, a pani burmistrz zaprosiła pana Mariusza, żeby przedstawił im pracę, bo rozumiem, że to jest pracownik biblioteki, tak? W tej formalnie, pan Mariusz Koszuta, jeśli chodzi... A, firmą, no ale jak gdyby na zlecenie urzędu, tak? Tak, biblioteki, jednostki, tak, także... Która to jest pani dyrektor? Aha, pani, bo nie znam. Także, no tak, ale to jest jak gdyby w pani gestii. Nie, właśnie dlatego tak. Pani burmistrz, wszystko jedno, tak?
Nie w mojej gestii. No, ale na pewno nie radnego nie może dać dyspozycji, tak? Może tylko poprosić, przewidzieć taki punkt, a pani już kogo będzie chciała, to poprosi, żeby tą informację przekazał, dlatego że trudno nam jest odpowiadać, jak to robi. Myślę, że osoby, które to wykonują w ramach biblioteki, powinny być obecne i przedstawić, nie tylko pani pełniąca obowiązki. Bardzo proszę, pani dyrektor, proszę o kilka słów na ten temat. Dzień dobry, Anna Kowalska-Łukasik, pełniąca obowiązki dyrektora. Ja, tak jak pani Ewa wspomniała, tego samego dnia, kiedy dostałam uwagi na temat tego, co znajduje się na stronie CATL-u, skontaktowałam się z panem Mariuszem, który jest u nas zatrudniony na umowę zlecenie. Tego samego dnia uwagi, które dostałam od pani, zostały poprawione. Także gdyby państwo mieli jakieś jeszcze uwagi, to proszę o takie informacje drogą telefoniczną czy mailową. Pan Mariusz Koszuta pracuje, tak jak wspomniałam, u nas na umowę zlecenie. Zatrudniała go i podpisywała z nim umowę poprzednia pani dyrektor. Wszystkie niestety warunki były ustalane za poprzedniej pani dyrektor. Ja natomiast nie znam pełnych zbiorów jeszcze do końca. Nie zdążyłam ich przejrzeć, ponieważ jest ich bardzo dużo. Także wszelkie uwagi ze strony osób, które wchodzą na stronę CATL-u czy do zasobów biblioteki, bardzo chętnie przyjmiemy i postaramy się w trybie natychmiastowym poprawić. Mimo wszystko zaapelować, bo już po raz kolejny na Komisji Kultury w przestrzeni wielu, wielu miesięcy jest ten temat poruszany, ale nigdy nie jest zaproszony sam pan Mariusz, żeby móc bezpośrednio odpowiedzieć na wszystkie pytania i powiedzieć. Także ja bardzo proszę, żeby na kolejnej Komisji Kultury się pojawił. Więc tak, jeżeli chodzi o stronę, że zamieszczone są powiedzmy takie i takie linki, to stronę robi referat komunikacji w Urzędzie Miejskim i to, że nie jest załóżmy zamieszczony link biblioteki, to właściwie to można dołączyć link biblioteki i będzie jako kolejna instytucja kultury na stronie miasta. Ja mogę się po prostu wypowiedzieć na temat po prostu ewentualnie archiwum cyfrowego, które jest zamieszczone na stronie biblioteki. Ja osobiście, jak pani Ewa wie, pracowałam w archiwum, miałam do czynienia po prostu z dokumentem i uważam, że ta strona, utworzenie po prostu archiwum cyfrowego to jest bardzo dobrą rzeczą. Natomiast jeżeli chodzi o archiwizację tych dokumentów, archiwum jest włączone w sieć archiwum lokalnych ośrodka Karta. Natomiast ośrodek Karta ma swoją rangę i tam znajdują się również i archiwa lokalne z Nadarzyna i pewne są zasady. Widać, że tam są ramki i w pewnym punkcie piszemy to daty skrajne i tak dalej, opisy, miejsca, więc to jest robione według zasad ośrodka Karta. Ale dobrze, dobrze, ale to ja odpowiadam. Natomiast wydaje mi się, że tworzenie nadal tego archiwum cyfrowego jest wielką rzeczą. Pierwszy przypadek teraz w związku z uroczystością właśnie 10 sierpnia, czyli rocznicą magazynu broni. Jak właściwie dzięki inicjatywie po prostu osób komitetu organizacyjnego i zasobie zdjęć i dokumentów, jakie znajdują się w archiwum cyfrowym i w dużej mierze to jest po prostu zasługa pana Mariusza, powstała
ta wystawa, która wisi na płocie kościoła. I to jest w zasadzie unikalne, po prostu są rzeczy. Mieliśmy spotkanie potem, po tej uroczystości w Wili Księżanka, gdzie byli między innymi i delegacja z Sierakowa i była to między innymi rodzina po prostu jednego z zamordowanych w magazynie broni pana Janka Garsteckiego i oni byli zachwyceni i my również wtedy pan Mariusz zdobył piękne po prostu materiały, które zeskanował, bo siedząc prywatnie, rozmawiając o tym wszystkim, Sierakowianie pokazali nam album i Pani Maria Smoleń, ja, czyli miłośnicy po prostu Milanówka i dokumentowania dziejów Milanówka, byliśmy zachwyceni. I oni dali nam w ciemno ten album i pan Mariusz zeskanował, dołączył do zbiorów i to, co wiem, już odesłał. I pozyskuje się dokumenty cały czas. I nawet współpraca z Sierakowianami nam się po prostu rozwija. Niepowiedziane, czy nie powstanie kolejna wystawa, a może i coś więcej. A możliwości pozyskiwania po prostu takich różnych dokumentów, no to jest wiele. Cały czas po prostu czekamy na to. I na zdjęcia, a do archiwizacji tych zdjęć to w zasadzie lata, bo wiemy dobrze, że tak samo pan Mariusz archiwizuje i współczesne po prostu zdjęcia Milanówka. To na razie tyle, dziękuję. Dziękuję. Michał Igielman, proszę. Proszę Państwa, nie byłoby chyba dyskusji na temat roli pana Mariusza w tym archiwum, czy robi to dobrze, czy robi źle, gdyby była określona dokładnie rola, jaką on pełni. Bo pracując na zlecenie, umowę zlecenie, to rozumiem, że on ma umowę zlecenie na dokonywanie cyfrowej archiwizacji dokumentów, które są. Jeżeli ma umowę zlecenie na pozyskiwanie dokumentów, o których my nie wiemy, a zdobywanie nowych dokumentów, które się mogą pojawić, no to w tym momencie ta umowa musi być otwarta w jakiś sposób, bo tych dokumentów będzie bardzo dużo albo bardzo mało. Może ich w ogóle nie być. I teraz pan Mariusz jest jednocześnie członkiem stowarzyszenia, którego celem statutowym jest zbieranie informacji i gromadzenie informacji o Milanówku. Jak w tym momencie te dwie role należy rozpatrzyć, bo w stowarzyszeniu zbiera informacje, to można by płacić za ich archiwizowanie cyfrowe, na konkretną pracę przetwarzania cyfrowego. Gdyby to było jasne, to wtedy wiadomo, co jest, ale również musi w tym momencie, mając umowę zlecenie dla archiwizacji dokumentów istniejących, to musi być wiadomo, musi być znana lista tych dokumentów, które on ma zarchiwizować. Jeżeli tej listy nie ma, jest otwarta, to znowu, czy pan Mariusz ma sam decydować, co ma być archiwizowane, czy nie. Tego nikt nie wie i dlatego dyskusja się, tak powiem, rozchodzi na różne strony. Do tej pory praktyka była taka, że z tego, co mi oczywiście wiadomo, ponieważ poprzednia pani dyrektor nie przekazywała żadnych informacji i ja tylko z materiałów, które pozyskałam wśród dokumentów w bibliotece, orientuję się, że do tej pory pan Mariusz sam decydował o tym, co zawsze informował pod koniec miesiąca, znaczy w połowie miesiąca panią dyrektor i wtedy to było zapisywane i informacja taka jest, co miesiąc składana do biblioteki. Nie ma zasad, co powinna się archiwizować. Szanowni Państwo, na następnej komisji wrócimy do tej sprawy po prostu.
Bo widzę, dlatego, że wiem, że te materiały z Towarzystwa Miłośników Milanówka są systematycznie przekazywane i archiwizowane, dlatego że po raz kolejny, tak, jest krótka informacja od dyrektora biblioteki, jak to jest robione, a nie jest zaproszona osoba, która to robi. Ja myślę, że to jest wszystko do przekazania. To jest bardzo jasno określone, tylko że tutaj z ramienia urzędu nikt nie potrafi tego przekazać do tej pory. Więc naprawdę proszę na następnej Komisji Kultury, żeby można było ten temat dobrze omówić i tutaj przekazać wszystkim zainteresowanym. Na następnej komisji. Proszę pani Ewa Kubacka. Państwo mają jakieś zdanie na ten temat? Jaka Komisja Kultury? Co powinno być archiwizowane? W jakim zakresie? W jakiej kolejności? No chyba powinni państwo mieć na to wpływ. Nie? Do tej pory wcześniej nie zajmowaliśmy się tym tematem. Ten temat dopiero w tej chwili jakby zaistniał. Nie było powodu, żebyśmy się tym tematem... Tak, jeżeli on zaistniał, to będziemy się nim zajmować. I na następnej komisji tak będzie. Ale ja myślę, że tak jak wiele takich spraw, okaże się, że wszystko jest zgodnie z zasadami i wykonywane jest z zasadą uczciwości przede wszystkim. Nic nie ginie, także może tylko nie ma przełożenia informacyjnego. Może tych dokumentów nie ma tak wielu w końcu, także jest to łatwe do opanowania. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś sprawy? O ile nie, to zamykam posiedzenie. Dziękuję państwu uprzejmie za udział. Dziękuję bardzo.